Dobry wieczór Państwu. Bardzo miło mi Państwa gościć w redakcji Teologii Politycznej. Dzisiaj będziemy mieli możliwość posłuchania autorów jednego z ostatnich numerów Teologii Politycznej co tydzień, poświęconemu no, pewnie jednemu z najważniejszych malarzy polskich, no na pewno powojennych, to myślę, że to nie ma dyskusji w tej sprawie, bardzo szczególnego artysty, którego splot intelektualny i w tym teologicznego namysłu z malarstwem jest czymś wyjątkowym, bo nie jest to po prostu Nowosielski filozofujący malarz, ale ktoś, czyja filozofia i teologia jest integralnym elementem jego malarstwa. To nie jest splot akcydentalny. Mamy zaszczyt gościć dzisiaj panią profesor Krystynę Czerni, autorkę, proszę o brawa. Autorkę monografii o Nowosielskim i no, wydaje mi się jedną z najbardziej przenikliwych znawców jego twórczości malarskiej i filozoficznej. Witam kolegę po pędzlu, ja po kolei. Kolegę po pędzlu mistrza Nowosielskiego, Mateusza Środonia. Daje mi się, mało kto może o Nowosielskim dzisiaj mieć prawo mówić jako o malarzu reprezentującym pewną tradycję malowania, bardziej niż właśnie Mateusz Środoń, który z niezwykłą powagą jest chyba dzisiaj jednym z malarzy, którzy uważam z największą powagą traktują tradycję malarstwa ikonowego, przetwarzając ją na język malarstwa europejskiego zarazem, co jest rzeczą szczególnie ciekawą. Ja sam jestem ogromnie wdzięczny za realizację międzyleską, ale i za wiele innych, w tym tę cudowną w Muzeum Powstania Warszawskiego i wiele innych. I wreszcie, last but not least, witamy księdza biskupa Janochę. Jednego pośród dostojników Kościoła, który jest od dawna autorytetem w dziedzinie nie tylko historii sztuki, ale właśnie tego pogranicza między teologią a sztuką, więc bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia Państwu. Rozmowy, dzisiejsze spotkanie poprowadzi Natalia Szerszeń, nasza koleżanka z Teologii Politycznej. Widzę, że część z Państwa stoi, a teraz jest ostatni moment, żeby znaleźć krzesło jeszcze, więc proszę też kolegów o pomoc. Tu jest trochę krzeseł, w takich okolicznościach powinien powiedzieć, w bocznych kaplicach chyba, tak, w bocznych nawach, w transepcie. Tak. I też jest, zdaje mi się, że jest słychać w nawie głównej, jak się usiądzie, taką mamy praktykę, więc proszę tam śmiało siadać. Widzę Krzysztofa, który rozsadzi. Dobrze, oddaję głos Natalii i jeszcze raz bardzo dziękuję za przybycie. Dzień dobry Państwu. Zanim zaczniemy naszą rozmowę, chciałabym jeszcze podziękować serwisowi BlogPress, który nagrywa całe spotkanie dla tych, którzy nie mogą tutaj być z nami w siedzibie Teologii Politycznej. Chciałam też przypomnieć o płytach z rozliczeniem programu PIT, które znaleźli Państwo na miejscach tutaj w sali. One są do wykorzystania. Bardzo do tego zachęcam. Nie chciałabym żadnego z Państwa tutaj wywołać jako pierwszego. I pierwsze pytanie nie będzie ani dotyczyło Nowosielskiego jako myśliciela, ani jako malarza,
Chciałabym tak może nieco przewrotnie zapytać, na ile jego spuściznę artystyczną możemy widzieć jako kontynuację tradycji artystycznych i jakichś myślicielskich? Na ile on byłby punktem dojścia jego osiągnięcia, a na ile byłoby to, na ile byłby to jakiś punkt wyjścia dla sztuki i myśli współczesnej? Mikrofon. Do mikrofonu. Troszkę się pogubiłam, wyjścia, dojścia i już nie wiem, czego dokładnie dotyczy pytanie, ale na pewno Nowosielski jest kontynuatorem tradycji. To nie ulega najmniejszej wątpliwości dla mnie. Zresztą jego różne zapożyczenia, inspiracje są bardzo czytelne. To wszystko jest jakby do zbadania, do odnalezienia i on nigdy tego nie ukrywał. Natomiast no, zawsze podkreślał, że sztuka ikony jest sztuką żywą i ona powinna odpowiadać jakby czasom, w których powstaje, prawda? Zresztą taka była tradycja, o co się upominają wszyscy bizantynolodzy, że protestując przeciwko takiemu stereotypowi, że jest jeden skostniały kanon, który jest powtarzany, te kanony były rozmaite i te środowiska artystyczne wokół ikony były rozmaite, zależały od danego miejsca, od kontekstów, od danych czasów, jakich te ikony czy polichromie powstawały. Także tutaj Nowosielski jest jakby no, dzieckiem tej tradycji i to jest dla mnie oczywiste. Natomiast za każdym razem, kiedy jest mowa o jego sztuce sakralnej, ja zwracam uwagę, że ona przede wszystkim, po pierwsze, nie jest dobrze znana. To znaczy, zajmując się nią od lat, zwróciłam uwagę, że przez lata PRL-u status sztuki sakralnej był no, półoficjalny, prawda? To były wszystko rzeczy, które powstawały jak gdyby poza kontrolą zarówno państwa, jak i służb konserwatorskich, historyków sztuki. To są rzeczy nie do końca spisane, skatalogowane, zinwentaryzowane. I zanim się zacznie w ogóle dyskutować o tym, czy Nowosielski odpowiada kanonom, czy się sprawdza liturgicznie, czy się podoba, czy nie, trzeba wykonać ogromną pracę, jaką są tak zwane badania pierwsze w historii sztuki, czyli inwentaryzacja, spisanie tego wszystkiego. I no, co chwilę wychodzą jakieś nowe czy projekty, czy zapomniane, gdzieś zniszczone ikony. Strasznie bym chciała doprowadzić do tego, żeby ukazał się cały korpus sztuki sakralnej Nowosielskiego. Po tej pracy, którą wykonało wydawnictwo Znak, wydając archiwalia dotyczące jego myśli, jego esejów, wywiadów, wypowiedzi telewizyjnych. Ukazało się 5 tomów. No, przyszedł czas na jak gdyby opracowanie jego sztuki sakralnej. Udało się nam wydać 2 lata temu. Mówię nam, bo to jest przede wszystkim praca fotografa, który wreszcie jakby oddał sprawiedliwość tej sztuce tak, jak należy. Tom Nowosielski w Małopolsce. To są oczywiście wydawnictwa dość kosztowne, więc samo pozyskanie funduszy jest bardzo czasochłonne. Udało mi się namówić w tym roku Urząd Marszałkowski w Białymstoku i w Olsztynie, żeby wydać tom Nowosielskiego na ścianie właśnie północno-wschodniej. To są często rzeczy przemalowane, nieistniejące, zniszczone, ale zachowane na przykład w projektach. I wydaje mi się, że zanim w ogóle zaczniemy dyskutować o Nowosielskim, należy przede wszystkim go jakby opracować. Niezależnie od tego, do jakich wniosków dojdziemy, prawda, na ile on jest nieortodoksyjny, na ile on jest malarzem kościelnym, cerkiewnym, awangardowym, trzeba to po prostu opisać, sfotografować, zinwentaryzować. I no, zawsze to podkreślam, to jest może troszkę obok pani pytania, ale no, jesteśmy mu to winni, jesteśmy winni no, sztuce tej klasy, jaką reprezentuje. To ja może tyle.
ja tylko chciałem, takie od razu mi się nasunęło do powiedzenia, pewne mi się nasunęło, żeby taki obrazek pokazać, jakby jak w jakim sensie Nowosielski przekazuje tradycję. Moje pierwsze zetknięcie z ikoną Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, klasyczną w ikonografii bizantyjskiej, ale w pewnym wieku nieznaną mi kompletnie, było właśnie poprzez realizację Nowosielskiego w Wesołej. Tam w narteksie jest cykl maryjnych ikon i między innymi jest właśnie ta ikona i to jest fresk, prawda, w formie maliutowego ściennego. I pamiętam bardzo mocne wrażenie, jakie ta konkretnie kompozycja na mnie wywołała, zrobiła i to było jakby taki oddech, że wreszcie widzę pełnię prawdy, że jakby przyzwyczajenie do wizerunku martwej Matki Bożej otoczonej apostołami, które to wizerunki znałem z tradycji zachodniej, barokowe najczęściej pewnie, z naszych kościołów, jakby dopiero w tym momencie zobaczenia tej ikony właśnie przez Nowosielskiego ukazanej, później dowiedziałem się, że jest to pewien przekaz pewnego kanonu, jakby dało mi poczucie pełni, jakby tego, że wreszcie widzę tą scenę w całości, razem z Chrystusem, który ją bierze do nieba. Więc taki bardzo ważny dla mnie moment. Ja myślę, że próbując odpowiedzieć na pani pytanie, wpisuje się Nowosielski w tę wielką linię myślicieli malujących, niesłychanie zróżnicowaną, jest jej kontynuatorem, szeroko patrząc. W aspekcie malarstwa ikonowego jest poniekąd wskrzesicielem i reinterpretatorem, a także, co możemy już powiedzieć parę lat po jego śmierci, chociaż nie mamy jeszcze perspektywy czasowej, przyczynił się do, pewnie będziemy jeszcze o tym mówić, jakiegoś ogromnego zainteresowania ikoną, być może nawet nieświadomie. Natomiast chciałbym raczej podkreślić inny aspekt i powiedzieć, że był samotną wyspą. My, historycy sztuki, lubimy przyporządkować twórczość artysty, połączyć z jakimś nurtem, kierunkiem, grupą artystyczną, zamknąć jak eksponat w gablocie, a Nowosielskiego się nie da. On jest po prostu całkowicie nie mieszczący się w żadnych naszych izmach i każdy, kto poznał choć kilka jego obrazów, natychmiast rozpozna już następny, ponieważ jest on niesłychanie w swoim stylu organiczny i oryginalny, podobnie jak w myśleniu. To tak może na początek, bo pewnie będziemy te wątki rozwijać. Bardzo dziękuję. Chciałabym panią Krystynę Czerni zapytać o próbę zrozumienia takich słów Nowosielskiego, które padły w jednym z wywiadów. Nowosielski powiedział, że jego przygoda z ikoną jest najważniejszym dramatem życia artystycznego. Jego życia artystycznego i zarazem życia duchowego. W jaki sposób rozumieć ten dramat? Ojej, to jest jedno z tych pytań, które trzeba by właściwie odpowiadać godzinami. No, to znaczy był postacią pękniętą, człowiekiem, który przeżywał rozmaite dramaty, niepokoje, lęki i przeżywał je niejako publicznie, wkładając je do swojej sztuki. Nie ukrywał ich, jak gdyby. To był jego sposób, tak uważam, jego ratunek. Sztuka była jego ratunkiem. To mu pozwalało rozwiązać pewne problemy, pewne dramaty. I
I najważniejsza tutaj była oczywiście ikona. Wszyscy znamy wypowiedzi Nowosielskiego i jego taką uroczą, ale niekiedy irytującą dezynwolturę, pewną nonszalancję w argumentach. Sam sobie czasem zaprzeczał i on bardzo lubił mówić o tym, że cała sztuka jest sakralna, że prawda, nie ma właściwie profanów w sztuce, jeśli sztuka jest prawdziwa. Ale tak naprawdę on bardzo precyzyjnie to oddzielał, to znaczy on oddzielał ikony, które mają służyć liturgii, które mają być w świątyni i nie godził się na pokazywanie ich na przykład w galeriach czy w muzeach. Na ogół z reguły nie brał za nie pieniędzy. Miały służyć modlitwie, także tutaj te jego słynne bomoty właśnie o tym, że pali świeczkę przed pejzażem, że martwe natury, że akty, to jest prawda, tam jest jakieś niezwykłe metafizyczne napięcie, ale to nie były jakby ikony, które miały służyć modlitwie. Natomiast jeśli idzie o dramat, no tutaj jest ogromny spór, ja myślę, nie chcę wybiegać przed czas i przypuszczalnie będziemy się na ten temat spierać. Jest ogromny spór o niektóre z ikon Nowosielskiego, oczywiście nie wszystkie, dlatego że bardzo wiele jego realizacji to są realizacje pełne światła, radosne, pełne cudownych kolorów i będące niezwykłą taką pociechą dla człowieka, po prostu niosące jakąś zgodę ze światem. Ale są też w jego twórczości także sakralnej ikony i polichromie, które niosą w sobie cierpienie, ból i mrok. I teraz jest pytanie, czy ikonopis, czy malarz ikon ma do tego prawo. Nowosielski uważał, że ma. I czerpał tutaj swoje przekonanie zarówno z tradycji kościoła pierwszych wieków. Ksiądz Paprocki, który nie mógł brać udziału w dyskusji naszej, jest autorem bardzo ciekawego artykułu o ontologicznym pesymizmie Nowosielskiego i o jego inspiracjach myślą syryjską, semicką, tych pierwszych wieków Izaaka Syryjskiego, Efrema Syryjczyka, gdzie chrześcijaństwo jest nie tyle dobrą nowiną, co jest także jakąś katastrofą, prawda, i jakimś ogromnym cierpieniem. Świat leży w mocy złego. I teraz tutaj Nowosielski inspirował się także myślicielami rosyjskimi srebrnego renesansu. Jest bardzo piękna publikacja Wasylija Rozanowa, który był takim enfant terrible trochę tych myślicieli, no szalenie osobą właściwie podobną w myśleniu do Nowosielskiego, który napisał Ciemne oblicze, metafizyka chrześcijaństwa, właśnie o ciemnym obliczu Chrystusa, o ciemnym i jasnym przeżywaniu chrześcijaństwa. I ten tekst Rozanowa jest takim oskarżeniem właściwie chrześcijaństwa, że zdradziło Chrystusa, że odeszło od Chrystusa i dlatego Chrystus cierpi i jest, no właśnie ma to ciemne oblicze. I tutaj możemy, nie ośmielam się w obecności osoby duchownej zagłębiać w jakieś teologie, ale jest ogromny taki spór o nie tyle o doloryzm ikony, który jest faktem. Są ikony, które choćby ze szkoły pskowskiej, które też są ciemne i też są takie mroczne, pęknięte, ale cierpiętliwość Boga, prawda? Takie pojęcie, czy Bóg może być martwy, czy Bóg może cierpieć, prawda? I tutaj Nowosielski jak gdyby wpisuje się w tę dyskusję, no pokazując Boga cierpiącego, który jest przy człowieku w tym cierpieniu. Także no, tego typu malarstwo dla Nowosielskiego było całkowicie uprawnione, było jak gdyby autentyczne, uważał, że ma do niego prawo i odbierał także sygnały, że to malarstwo może być pociechą i pomocą dla innych, dlatego nie unikał także takiej wizji ikon. Aż się prosi, żeby zapytać właśnie księdza biskupa, co o tym sądzi, czy w kościołach katolickich, bo wiemy o tym, że
Nowosielski był wyznania prawosławnego i wielokrotnie podkreślał właśnie, że wybrał to wyznanie i tę wiarę. Czy w kościołach katolickich mają rację bytu właśnie dekoracje sakralne wykonywane przez reprezentanta innego wyznania? Czy nie ma tutaj jakiegoś właśnie teologicznego zgrzytu między taką realizacją, a realizacją wykonaną przez katolika? No, znaczna część historii sztuki sakralnej jest pozytywną odpowiedzią na to pytanie, począwszy od, no, żeby zacząć już z drugiego tysiąclecia, od Sycylii i wszystkich bizantyńskich mozaik w Cefalu, Monreale, Palermo, poprzez nasz polski katolicko-prawosławny wątek. 7 miejsc mieliśmy takich, jak twierdzi Długosz, dzisiaj nam zostały 4, czyli Święta Trójca w Lublinie, Prezbiterium Kolegiaty Wiślickiej, Prezbiterium Katedry Sandomierskiej, no i już troszkę późniejsza Fundacja Kazimierza Jagiellończyka w Kaplicy Wawelskiej, więc to byli wszystko malarze prawosławni, malujący na zlecenie katolickich królów. No a sama twórczość Nowosielskiego pokazuje, że powiedziałbym, że te najciekawsze realizacje sakralne to on zrobił nie w cerkwiach, a w kościołach właśnie. Może jakiś przykład, żeby naszym gościom tutaj przybliżyć. No z tych najbliższych nam, czyli w Warszawie, to będzie podwyższenie Krzyża Świętego, kościół parafialny na Jelonkach. Oczywiście Wesoła. Troszkę dalej idąc w kierunku stron pani Krystyny, to będą Azory, Kraków. Myślę, że w żadnej prawosławnej cerkwi nie ma realizacji sakralnych tej miary i takiego rozmachu. Tutaj Wesoła będzie może najbardziej spektakularnym przykładem, bo to jest całościowo potraktowane wnętrze. No i ostatni akord, dosłownie ostatni, bo to chyba ostatnia jego praca, czyli ten krucyfiks, który spina całą tą gotycyzowaną architekturę Pieńkowskiego w kościele dominikanów Służewskim i właściwie wydobywa całe jej piękno. Jedyny akcent, ale centralny w sensie plastycznym i w sensie teologicznym. Ja bym tu na pewno dodała jeszcze i Tychy, jednak Kościół katolicki. Tak jest, oczywiście. I Górowo i Ławeckie, niezwykłe miejsce. Miejsce, jest to cerkiew grekokatolicka, ale cerkiew, w której wiedzą, co mają i niezwykle cenią to malarstwo. Jest tam bardzo zacny ksiądz proboszcz, który organizuje międzynarodowe konferencje, który bardzo dba o to, co tam jest. I to jest, gdyby Państwo byli kiedyś tam w okolicach, to jest daleko, ale to jest niebywałe miejsce, dlatego że to jest o tyle właśnie nawiązanie do tych fundacji jagiellońskich, bo to jest ikona w gotyku, prawda, bo to jest kościół regotycyzowany, jak gdyby, który wspólnota grecko-katolicka otrzymała, no, zrujnowany poprotestancki kościół gotycki w 1982 roku. Tam były jeszcze jakieś resztki polichromii zniszczonej na ścianach i konserwator podjął bardzo odważną decyzję właśnie o regotycyzacji, czyli skuciu tych starych, bardzo zniszczonych malowideł. Tam cała parafia szorowała te cegły i malowała fugi. I w taką piękną przestrzeń właśnie czerwono-ceglaną wkroczył Nowosielski z białym, słonecznym ikonostasem i z freskami. I ja muszę powiedzieć, że to jest, pamiętam do dziś, to jest jedno z największych moich przeżyć jako historyka sztuki. Właśnie tu Mateusz mówił o tym narteksie Wesołej. Ja, kiedy jechaliśmy tam z fotografem kilkanaście lat temu, to była realizacja, która zupełnie nie była znana, nigdzie nie była reprodukowana. Nikt nie wiedział, co tam naprawdę jest, a ja już widziałam w takim stanie realizację Nowosielskiego, że jechałam tam z duszą na ramieniu, bałam się, co zastanę. I był maj, był słoneczny dzień i myśmy wkroczyli w ten gotyk i zobaczyli ten biały ikonostas. No to jedno z najmocniejszych moich zawodowych przeżyć. Naprawdę proszę wierzyć, że to są takie olśnienia, na które się czeka i które się pamięta potem. Bardzo, bardzo polecam.
pojechać. Skoro wkroczyliśmy na teren cerkwi unickich, to jeszcze przywołajmy projekt od A do Z zrobiony przez Nowosielskiego, jedyny projekt architektoniczny, czyli cerkiew w Białym Borze. I podobnie jak w Górowie, wejście do architektury gotyckiej po franciszkański kościół świętego Wincentego, dzisiejsza katedra unicka we Wrocławiu, też kapitalne wnętrze. A jeśli chodzi o prawosławnych malarzy, którzy, czy artystów, którzy pracowali historycznie we wnętrzach katolickich, mamy też niesamowity przykład kaplicy Redemptoris Mater w Watykanie, którą Jan Paweł II pragnął, aby była miejscem ekumenicznym i poszukiwał artysty ze wschodu, który mógłby zająć się wystrojem tego wnętrza i tam rosyjski mozaikarz, no malarz ikon, ale który zajmował się mozaiką, czy zajmuje się mozaiką, Aleksander Karnauchow, stworzył nieprawdopodobne dzieło. Moim zdaniem absolutnie najlepsza mozaika współczesna, jaka istnieje, jaką dotychczas mi było dane zobaczyć na ścianie ołtarzowej, wielkiej ścianie ołtarzowej, tam ja nie wiem, to ona ma chyba z 7 metrów wysokości, z 15 szerokości. I to jest też przetworzenie tradycyjnego wizerunku we współczesny sposób, jakby w odniesieniu do tego konkretnego wnętrza. Tam konkretnie cała ta ściana została zagospodarowana przez wielki wizerunek niebieskiego Jeruzalem. Mateusz jest delikatny, więc tego nie powie, ale bardzo boleśnie skontrastowana z równie nowoczesną mozaiką robioną przez rzymskokatolickiego zakonnika. No niestety boleśnie kontrastującą z Kornouchowem. Chodzi o Rupnika. Wniosek z tego, że w tej estetyce ikony, też w teologii ikony, musi być coś, czy musiało być coś takiego, co tych artystów w szczególny sposób predestynowało do tworzenia dzieł, które mają właśnie wysoką wartość i jednocześnie są takim olśnieniem dla oglądających. Nowosielski zafascynował się ikoną i wspomina o tym kilkakrotnie podczas pobytu w Krechowie, w nowicjacie. On tam był chyba kilka miesięcy tylko, ale wtedy będąc tam oglądał kolekcję Szeptyckiego we Lwowie, tą kolekcję, która dzisiaj znajduje się w Muzeum Narodowym we Lwowie na dawnych wałach Chrobrego. Kolekcję malarstwa, które dziś nazwiemy ukraińskim, jak je nie nazywać, jest to wielkie malarstwo średniowieczne i to było dla niego doświadczenie, o którym sam mówi, że ukształtowało całe jego patrzenie na sztukę. Można powiedzieć, że on poprzez pryzmat tej ikony patrzy na całą sztukę sakralną. Natomiast na całą sztukę w ogóle, przepraszam, bo sakralną to oczywiste. Natomiast nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pytanie, ale zabrzmiała w nim nuta jakby samo już, nie wiem, zajęcie się teologią czy praktyką ikony jakby zabezpieczało nas przed nieudanymi realizacjami, co niestety nie jest prawdą i na to Nowosielski bardzo często zwraca uwagę, jest również we współczesnym zajęciu się ikoną dużo momentów, które niestety no jakby pomimo przenoszenia wielkiej wartości tradycji, jakoś do tej tradycji nie dorastamy, prawda? Próbujemy jakoś ją poznać, jeżeli chodzi o rzymskich katolików, bo tego już mamy dużo osób, które próbują się zajmować ikoną, natomiast bardzo często no, musimy sobie zdawać sprawę, że to jest raczkowanie, no i wiele z tych realizacji jest jeszcze nie na miarę tej tradycji. Nowosielski, właśnie może do pana chciałabym mieć pytanie. Nowosielski wielokrotnie podkreślał, że zrozumiał ikonę, zrozumiał tą jej teologiczną głębię dzięki zrozumieniu i poznaniu sztuki najnowszej, tej sztuki abstrakcyjnej, która rozwijała się na zachodzie Europy, którą rozpoznawał tylko na
reprodukcjach, ponieważ nie miał możliwości oglądać jej na żywo. Natomiast ona otworzyła mu oczy na tą przestrzeń, która znajduje się dookoła i dookoła obrazu, dookoła przedstawienia. I to otwarcie na wieczność, które następuje właśnie, czy to w kompozycji abstrakcyjnej, czy to w kompozycji figuralnej. I właśnie chciałabym zapytać, jak możemy rozumieć to, że on właśnie w tym kierunku poznawał sztukę, że najpierw zrozumiał sztukę nowoczesną, tą, która nam się często wydaje właśnie zupełnie niezrozumiała i bliżej nam do tej sztuki figuralnej, dawniejszej, a u niego właśnie w zupełnie odwrotnym kierunku to szło. Wydaje mi się, że to jest częściowo w ogóle mechanizm tego wielkiego powrotu do ikony we współczesnym świecie, że sztuka nowoczesna niejako uwrażliwiła nas na różne wartości plastyczne, które taki XIX-wieczny paradygmat sztuki jakby w ogóle nie widział ich, prawda? To znaczy, jeżeli kryterium była bliskość z naturą, taka fotograficzna, no to ikona jakby się w tym kryterium nie mieściła i jakby klasyczna historia sztuki po prostu ikony traktowała jako jakiś bardzo prymitywny, wstępne stadium rozwoju sztuki, tak rozumianej, prawda? Natomiast rzeczywiście w moim przypadku też ja pamiętam ten proces analogiczny, bo ja jako młody chłopak nie znałem jeszcze Przemyśleń Nowosielskiego ani jego sztuki. Potem jakby odkryłem w jego przemyśleniach jakby coś, co w sobie też przeżyłem jako najpierw licealista, potem początkujący student ASP. Zainteresowany jednocześnie tematem wiary, tak? I próby przekładania doświadczenia wiary na obraz, czy na jakąś działalność plastyczną. I gdzieś ten to było znowu takie stopniowe kapanie tych odkryć, ale po dostaniu się na Akademię Sztuk Pięknych, kiedy właśnie analizowałem, uczyłem się, czytałem na temat rozwoju sztuki XX wieku, byłem, tak się złożyło, na wycieczce w Grecji i nagle odkryłem, że palce ikon XVI-wiecznych są o wiele wieków przed Ferdynandem Legerem, jakby tą samą formą, tak? Czyli jakby gdzieś to ta pokrewność ikony z jej tym właśnie abstrakcyjnym szkieletem, o którym mówi często Nowosielski, z odkryciami współczesnej sztuki po prostu myślę, że sprawia, że my jakby będąc na tej sztuce wychowani, jesteśmy w stanie ją odbierać o wiele większym stopniu niż no, właśnie choćby wiek XIX. Powiedzieliśmy kilka słów o tej twórczości sakralnej, ale chciałabym zapytać też Państwa o abstrakcję, ale przy okazji abstrakcji także o temat kobiecy w twórczości Nowosielskiego. Te niepokojące, takie spętane ciała kobiet, które czasami właśnie przyjmują formy jakby podobne do form ikonowych, a z drugiej strony właśnie wyrażające jakiś przenikliwy ból i właśnie tragizm, który towarzyszy odbiorowi tych obrazów. W jaki sposób z tą twórczością, z tą częścią twórczości Nowosielskiego powinniśmy się mierzyć? To jest na pewno bardzo osobiste. W ogóle odbiór sztuki jest tak osobisty, że nigdy bym się nie ośmieliła narzucać komuś mojego widzenia tego malarstwa, ale muszę powiedzieć, że ja mam problem z niektórymi obrazami Nowosielskiego poważny i największy mam z jego aktami. To są obrazy, które mają wielkie wzięcie, są bardzo poszukiwane przez kolekcjonerów i bardzo się podobają. Natomiast dla mnie one zdradzają i odsłaniają to jego najgłębsze pęknięcie, jakim jest jakiś problem z cielesnością. Ja starałam się opisać to w jego biografii, już nie chcę tutaj powtarzać, to są bardzo trudne tematy dotyczące jakichś takich obsesji sadomasochistycznych, seksualnych, pewnych problemów duchowych głęboko. On nad tym pracował, one były spowodowane jego biografią.
jego przeżyciami młodzieńczymi, jego ogromną wrażliwością i no, strasznymi czasami, w jakich dorastał. I on, to był dla niego problem i on przez całe życie usiłował się dopracować formy i sublimować jakoś te problemy i tą wizję ciała. Dążył do wizji ciała przemienionego, uświęconego, ale sztuka nie kłamie, sztuka mu się ciągle ześlizgiwała w ciało spętane, w ciało udręczone, w ciało ze stygmatyzantami cierpienia, te tak zwane panny nowosielskie, one, no, to nie jest taka wizja ciała uwielbionego, prawda? To jest, zgadzam się tutaj z Mateuszem Intuicją w tym artykule w Teologii Politycznej na co dzień, że tam nie ma twarzy jakby, że to jest jakiś problem taki też. Nie ma spotkania, prawda? Że to jest problem jakiejś anonimowości. I tutaj ja no, po prostu sobie powiedziałam w pewnym momencie, że no, nie lubię tych obrazów, no nie muszę, obowiązku nie ma, prawda? Zawsze najbardziej lubiłam abstrakcje i ikony. I teraz właśnie chciałam powiedzieć coś o abstrakcjach, bo w najnowszej książce, którą w zeszłym roku skończyłam, o Nowosielskim, to ona jest głównie właśnie o abstrakcji i o jej sakralnym wymiarze, jak gdyby, bo niewielu jest malarzy, którzy przez całe życie konsekwentnie uprawiali taką, można powiedzieć, dwójpolówkę, czyli zarówno figurację, jak i abstrakcję. Bardzo często to jest wybór jednej z tych dróg. Nowosielski miał potrzebę, żeby przez całe życie kontynuować oba te nurty i zawsze powtarzał, że te najtrudniejsze lata, kiedy utracił wiarę, to były lata od czasu wojny do końca lat 50. No, miał jakby kontakt z niebem dzięki abstrakcjom, dzięki malarstwu no, szalenie takiemu uduchowionemu. On do tego dorobił taką bardzo poetycką, no trudno powiedzieć ideologię, ale teologię, prawda, teorie bytów subtelnych, które są oczywiście zaczerpnięte nie tylko z okultyzmu, ale także z ojców Kościoła, z Dionizego, ze świętego Tomasza. To był ten spór o cielesność aniołów, czy anioły są z materii, czy z ciała i jaki charakter ma to ciało. Także tu można wspomnieć Sergiusza Buchakowa i jego Drabinę Jakubową, bardzo piękny traktat angelologiczny. I ja ogromnie cenię te abstrakcje. One działają, no to jest czysta bezinteresowna sztuka, działają kolorem, działają proporcją, formą. I on próbował te anioły, jak mówił, wprowadzać także do polichromii. To nie zawsze się udawało, bo to jak gdyby nie odnajdywało do końca zrozumienia, ale przemycał je na stropach, prawda, w Wesołej, w projektach, w oknach, jako witraże. I to było takie dopełnienie tej ikony chrystologicznej, właśnie taką symboliczną ikoną angelologiczną. I ja bardzo lubię taką teorię, która mówi o tym, że właśnie ta dwubiegunowość jego przypomina takie kultury liturgiczne, gdzie do czynności świętych był zarezerwowany inny język. Do niedawna Kościół katolicki miał swoją łacinę, prawda? Mamy język cerkiewno-słowiański, który jest inny od języka potocznego i który jest językiem świętym. Starowierzy byli gotowi umrzeć za jedną literę w imieniu Jezusa, prawda? Podobnie mamy w kulturze koranicznej czy w synagodze. To jest inny język, który mówi, język tajemniczy, nie do końca zrozumiały, do czynności świętych liturgicznych. I Nowosielski lubił powtarzać, że właśnie te abstrakcje to jest taka glosolalia, że to jest charyzmat mówienia językami i że tak naprawdę to one przekazują jakąś tajemnicę i one wprowadzają nas do jakiejś zupełnie innej przestrzeni. My wchodzimy jakby do środka obrazu, czystej sztuki. Tam już nie ma historii biblijnej, nie ma narracji, nie ma, tylko jest działanie kolorem, światłem, formą, proporcją i to nas jakby teleportuje na inny poziom rzeczywistości zupełnie. Jemu się to udawało w tych najbardziej kompletnych wnętrzach. Także ja bardzo jestem przywiązana do tej właśnie jakby wizji. I oczywiście
żeby to było wnętrze sakralne, to musi być krzyż, prawda? Musi być Chrystus. Ale on, jak się obserwuje jego ewolucję, to w tych późnych, ostatnich realizacjach on bardzo minimalizował narrację, jakby program katechetyczny tych polichromii. To często były dwie ikony namiestne, właśnie krzyż albo Golgota i tyle, prawda? I właśnie światło, proporcje i jakieś takie wnętrze, które umożliwiało tą mistagogię. Także paradoksalnie w takim widzeniu sztuki ikony jego były częścią tej sztuki ziemskiej, to znaczy były jak gdyby wizualizacją tego, jak my sobie wyobrażamy Boga, jego historię, wszystkie sceny biblijne. Były tak naprawdę ludzkim, ziemskim wyobrażeniem, a tą sztuką, która przekazywała jakąś tajemnicę, były abstrakcje. Na zasadzie kontrapunktu podkreśliłbym w tych aktach Nowosielskiego coś, co nas skłania do zrewidowania pojęć erotyki i sakralności, by pojęcie erotyki zostało straszliwie zawężone i strywializowane w maskulturze i my w tym tkwimy. Pojęcie sakralności w sztuce często jest konwencjonalnie rozumiane w zakresie tematycznym. Natomiast w moim przekonaniu w aktach Nowosielskiego erotyka w tym szerokim i głębokim znaczeniu platońskim i sakrum bez konkretnych konotacji tematycznych, chodzi mi raczej o pewien klimat, jakoś się ze sobą spotykają. W moim przekonaniu, w przeciwieństwie do pani Krystyny, raczej szczęśliwie pomijam ten cykl tych spętanych kobiet, który rzeczywiście jest może jakiś sadomasochistyczny, ale mówię o większości aktów, które malował przez całe życie. Natomiast takie spotkania w sztuce zachodniej, w moim przekonaniu, są znacznie bardziej niefortunne, a czasem fatalne. Wspomnijmy wszystkie rozerotyzowane i zmysłowe Madonny, Fouquet'a, Parmigianina, Bronzina, te wszystkie kokieteryjne i dwuznaczne Matki Boskie, które mogą się nam ze wszystkim kojarzyć, tylko nie z modlitwą i Panem Bogiem. No, to ja bym się ośmielił z księdzem biskupem nie zgodzić. To znaczy, dla mnie profesor Nowosielski jest tutaj, pan Dariusz Karłowicz miło mnie nazwał kolegą po węzłu, ale zdecydowanie to jest jakby raczej mistrz, prawda? I człowiek, wobec którego ja dosyć szybko, już jako student ASP, zacząłem jakby swoje myślenie o sztuce i o przyszłości prowadzić, więc jakby to nie jest takie spojrzenie badacza albo niezaangażowane. Napisałam, to nie wiem, pewnie Państwo część przeczytała ten artykuł, że ja absolutnie jakby pierwszy mój etap jakby poznawania profesora Nowosielskiego to był etap fascynacji jakby i jakby takiego bezkrytycznego stosunku do jego osoby i dzieła, bo wielkiego to jakby admiracji, ale już jakby w tym wstępnym etapie pewne aspekty tego jego życia i tego, o czym ja o nim wiedziałem, zaczynały niejako ważyć w sposób poważny, no, bo w Krakowie gdzieś jakieś informacje o jego życiu, o jego problemach osobistych funkcjonowały i to miało troszkę taki
taką rolę takiego fatum w moim myśleniu, w jakiejś najbardziej zasadniczej rozmowie dotyczącej ewentualnego wejścia w relację z moją obecną żoną, pojawił się profesor Nowosielski i jakby mój strach, że mogę unieszczęśliwić żonę, ponieważ takie na temat tamtej relacji miałem głosy, tak, które do mnie dochodziły. I także gdzieś ja próbowałem, na ile to możliwe, zrozumieć, szukać jakby jak taka jakaś duchowa ewolucja w profesorze Nowosielskim postępowała i co spowodowało, że on jakby doszedł do tak strasznie jakby smutnego i dramatycznego właściwie ostatniego etapu życia. Tutaj jestem bardzo wdzięczny Krysi za tą biografię profesora Nowosielskiego, która jest lekturą bardzo trudną i smutną, ale bardzo uważam potrzebną, aby jakby pełną complexity, czyli złożoność jego doświadczenia, jego postaci móc zrozumieć, zobaczyć, tak, żeby jakoś ten dramat w jakiś sposób móc dostrzec jak teraz jeszcze dalej czytałem jakieś jego różne wypowiedzi i poszukiwałem jakiegoś momentu, w którym coś się stało takiego, że on nie był w stanie jakby się z tego dramatu wczesnego wydobyć, to trafiłem na jego relacje jakby z jego dojrzewania do ikony, właściwie z jego takiej pracy nad sobą i nad jakiegoś opis tego momentu nawrócenia. I tam jest taka ważna, moim zdaniem bardzo, moment, gdzie on pisze o tym momencie odzyskania wiary. Przyszedł wreszcie moment, kiedy odzyskałem wiarę. Nie była to ta sama wiara, którą odziedziczyłem po rodzicach. Raczej zupełnie inna. Trochę ona była poprzedzona pewnymi informacjami i doświadczeniami ze środowiska okultystów, ale sam moment powtórnego oświecenia był chyba niezależny. Jeszcze tu jest bardzo ważna, myślę, to jego fascynacja surrealizmem, jakby zaangażowanie w myśl surrealistyczną i jakby wszystko, co z tym się wiąże. Był to moment mojego powtórnego wejścia do kościoła. I tu nagle przede mną pytanie, i co ja mam właściwie robić? Jak być w tym kościele, jako człowiek, jako malarz, a może artysta w ogóle nie może być w kościele? Zachowywałem się trochę tak, jak ów bogaty młodzieniec, który zasmucił się w spotkaniu z Jezusem, bo nie chciał sprzedać i rozdać swego bogactwa. I dlatego też nie mógł być doskonały. I tu właśnie moje doświadczenie z ikoną pomogło. Myślałem, tak całkiem nie musisz rozdawać swojego bogactwa. Całkiem nie musisz wyłupiać sobie oka. Oka, które cię gorszy. Ponieważ to oko się nie gorszy. Co masz zrobić? A więc zamiast wykuwać sobie oko, które cię wprawdzie nie gorszy, ale jest jakoś niebezpieczne, jakieś do dwuznaczności prowadzące, powinieneś znaleźć w świetle swojej wiary i swojego doświadczenia rzeczywistości duchowych sposób, formułę malarską, tak, żeby tę sprzeczność, tę walkę sumienia ze złem przezwyciężyć. Żeby wyjść z piekła świadomości wzrokowej czystym, zbawionym. Żeby oko twoje było czyste. I moim zdaniem to jest on w niesamowicie szczery sposób. Właściwie w wielu miejscach mówi o tych swoich rozterkach i dramatach wewnętrznych. I
I tu też uważam, że w bardzo szczery sposób, w jakiś jak gdyby mówił, powiedział o tym, że miał wielką trudność, żeby się do końca pozbyć tego doświadczenia, które niósł ze sobą surrealizm i ten okres lat 50. I powiedziałeś, że ta biografia była dla ciebie lekturą smutną. Ja sobie tak myślałam, że na jednym mi zależy, jak ją pisałam, żeby nie było tak, że ktoś po przeczytaniu tej biografii będzie myślał o Nowosielskim gorzej niż przed. Bardzo tego nie chciałam, a wiedziałam, że pewne tematy muszą być jakby nazwane i pokazane. I dla mnie, muszę powiedzieć, że ta jego historia, ten jego dramat choroby alkoholowej i wszystkich tych słabości, że jednak cała ta historia jest bardzo optymistyczna, to jest złe słowo, ale jest jakoś tam jasna, dlatego że on mając tak nieprawdopodobne, to jest taka wina niezawiniona, mamy pewne obsesje, pewne biograficzne jakieś zdarzenia, które są jak wytatuowane jak w mózgu, z których nie możemy się uwolnić i my musimy coś z tym zrobić, prawda? On upadał, ale on się zawsze podnosił i on zostawił niebywałe, ogromne dzieło nam wszystkim. Więc to jest dramatyczna, bolesna historia ciągłej walki, ale jakiegoś jednak zwycięstwa na końcu i tego, że no tutaj na ziemi jesteśmy pielgrzymami, idziemy przez mrok, przez ciemność, ale gdzieś tam jest światło i to światło daje nam sztuka i to jest dla mnie, on zawsze powtarzał, że to, co najwięcej się nauczył z ikony, to to, żeby nie błaznować w sztuce, że sztuka jest sprawą śmiertelnie poważną. I to widać w jego całym malarstwie i to jest, myślę, że dla artysty też każdego, nie tylko malarza ikon, no jakaś ogromne wsparcie i ogromna pociecha, że sztuka może być czymś aż tak ważnym, że może nam nieść ratunek po prostu. Może nieść ratunek, ale może też nieść ciemność i zatracenie, to znaczy sztuka jest rzeczą rzeczywiście niesamowicie poważną, ale nie jest rzeczą jednoznaczną. I to w tym artykule, nawet w teologii politycznej, myślę, że bardzo cenny był taka intuicja na początku analizowania tego pojęcia sakralności, że sakralność jest dwuznaczna w jakiś sposób, prawda? I że jakby dotykanie bytów subtelnych nie tylko, że nie kończy się bezkarnie, ale jest strasznie ważne, żeby wśród nich rozróżniać, prawda? Żeby natchnienie pochodziło z dobrego źródła. I to jest jakby klucz, prawda? I to jest najtrudniejsza rzecz, którą, myślę, Nowosielski nam zostawił, ponieważ to jest absolutny geniusz, który nam zostawił dzieło o ogromnej wartości artystycznej, natomiast o różnych zawartościach duchowych, w moim przekonaniu. I teraz jakby mamy ogromny problem i jakby zadanie, żeby je rozróżnić. Mateuszu, tylko tu jest problem, czy to się da zobiektywizować, czy to nie jest jednak jakoś szalenie personalne i osobiste w odbiorze. Ja strasznie się boję takich dyskusji, gdzie się miesza porządki, prawda? Jestem historykiem sztuki i staram się argumentować profesjonalnie, ale jesteśmy w przestrzeni jakby świątyni i to są szalenie osobiste wybory. Chciałam Państwu opowiedzieć jedną historię. Gdy zmarł Nowosielski, ukazało się wiele różnych artykułów i ukazał się artykuł, który wytrącił mnie totalnie z równowagi. Ja go nawet tutaj przyniosłam, żeby zacytować. Tam było jedno zdanie, które mnie potwornie zirytowało. Był to artykuł pana Andrzeja Chorubały, Kłopot z Nowosielskim. Główna teza była taka, że owszem, to są ikony, ale tak naprawdę one zostały odrzucone przez mądrość katolickiego ludu, który widzi, że to jest inna duchowość. I mówię teraz trochę z przekąsem, ale
zdanie, które mnie zirytowało najbardziej. Nawet chciałam właśnie napisać jakąś polemikę, ale to był taka sytuacja, miałam taką sytuację rodzinną, że nie miałam przełożenia jakby, żeby znaleźć na to czas. No właśnie, prosty lud odrzuca je, bo się nie zna na sztuce, a może właśnie zna się na tyle, że widzi, że ikona należy do zupełnie innej duchowości. I teraz, szkoda, że historycy sztuki, którzy tak zachwycają się Nowosielskim, nie są ludźmi praktykującymi modlitwę. Wówczas ich opinie o powrocie sakrum zyskałyby na precyzji. I ja sobie zdaję sprawę, że to są argumenty, których właściwie nie powinno się używać w takich naukowych dyskusjach, ale moje osobiste doświadczenie jest takie, że kilkanaście lat temu przez pół roku prawie miałam taką sytuację, że mieszkałam w klasztorze Ojców Dominikanów na Służewie, dlatego że niedaleko w szpitalu leżał mój ciężko chory syn. Przez pół roku tam zmienialiśmy się z moim mężem, reszta dzieci w Krakowie, więc to była sytuacja trudna. I godziny, jakie spędziłam przed krzyżem Nowosielskiego, tym krzyżem, który został nieskończony, który jest przez niektórych nieakceptowany, dlatego że jest taki mroczny, ciemny i czarny i właśnie pokazujący tą ciemną ikonę. I proszę mi wierzyć, nie byłabym w stanie wtedy się modlić do żadnej innej prześwietlonej, słodkiej, wyzłoconej ikony, tylko odnajdywałam się właśnie w tym Chrystusie ubłoconym, cierpiącym, sponiewieranym. I pomyślałam sobie wtedy, że tego Nowosielskiego są w stanie przyjąć albo ludzie, no, którzy zabrnęli w straszne kłopoty, upadli, są w jakiejś sytuacji grzesznej i są gdzieś tam na dnie, albo ludzie przeczołgani przez cierpienie. I ten Chrystus właśnie taki ciemny, z tym ciemnym obliczem przy nich tam jest. I że nie są w stanie, i to nie jest niczyja wina, przyjąć tego Nowosielskiego ludzie, których wiara jest taka angeliczna, taka jasna, taka krzepiąca, którzy nie byli w sytuacji rozpaczy pod ścianą, prawda? Wydaje mi się, że ta ikona Nowosielskiego jest takim dopełnieniem, jeśli się mówi, że głównym celem ikony jest pokazanie rzeczywistości przemienionej, to Nowosielski rozszerza to właśnie o tę ikonę Anastazis, czyli zejścia do piekła, prawda, Chrystusa, zejścia do otchłani. Ten Chrystus jest przy tym człowieku właśnie na dnie i Nowosielski to pokazuje swoją sztuką i nie znam innego malarza, który to potrafi. Przepraszam za te argumenty, bo wiem, zdaję sobie sprawę, że one nie są ma za to, przepraszam. Po, nieprofesjonalne. Ale nie tylko malarstwem zajmował się Nowosielski. Chciałabym też w tej ostatniej części naszej rozmowy zapytać o Nowosielskiego teologa. On w wywiadach, w tomie Mój Chrystus i nie tylko tam, ale tam, jak czytałam tom, bardzo mocno wybrzmiało, że teologia prawosławna daje mu swobodę, której nie daje mu teologia, nie dawałaby mu teologia katolicka, która jest bardziej od tej prawosławnej skostniała. I że on właśnie jako taki wolny myśliciel, otwarty bardzo na ten współczesny świat, może jednocześnie czerpać z tradycji teologii prawosławnej, jak i otwierać się na to, co najbardziej współczesne i nazywać to, co przez tych wcześniejszych teologów nie mogło być nazwane, bo nie istniało. Chciałabym zapytać, czy rzeczywiście pozycja, czy powiedzmy bycie teologiem uprawniało Nowosielskiego, czy w ogóle uprawnia do tego, aby przekraczać dotychczasową teologię? Ja
ja nie wiem, na ile Nowosielski znał teologię katolicką w tych najgłębszych nurtach współczesnych. Podejrzewam, że polemizował z wizją teologii scholastycznej, akademickiej, dość oderwanej od życia i oczywiście w tej polemice nie da się z tym dyskutować, to jest jasne. Nie wiem, czy znał Baltazara, czy znał Delibacka, czy znał te największe postaci XX wieku, które zresztą w przypadku Baltazara są bardzo bliskie intuicji prawosławnej. Ale myślę, że teologia katolicka po soborze przeżywa bardzo dużo ciekawych, acz czasem niebezpiecznych momentów. I dzisiaj widzimy jaśniej, że teolog jest tym, który, jak mówi zresztą etymologia tego słowa, żyje Słowem Bożym, że to nie jest i tylko, ani przede wszystkim dyscyplina naukowa, ale że to jest samo życie, tak samo jak i sztuka. I on tak rozumiał sztukę i tak rozumiał teologię. I to było u niego połączone jak tkanki ciała z kośćmi, ścięgnami, to była całość. A jednocześnie był teologiem bardzo samodzielnym, który wyprzedzał innych i taka pozycja zawsze niesie w sobie ryzyko błądzenia, ponieważ stawiał bardzo fundamentalne pytania. Gdyby go przymierzyć do ścisłej ortodoksji, pewnie w wielu miejscach odstępował, tam było czasami bardzo blisko manicheizmu, ale myślę, że w tym wszystkim był niesłychanie, o czym już tutaj mówiliśmy na różne sposoby, jakoś autentyczny i szczery, i że tak naprawdę tej teologii nie da się oddzielić od sztuki i od życia. Powiedzieć, że jest cała dyskusja, czy można Nowosielskiego nazwać teologiem, prawda, bo on nie stworzył jakiegoś jednego zwartego systemu i raczej się używa tego terminu, jaki był zwykle zarezerwowany dla postaci z rosyjskiej myśli, czyli myśliciele, prawda, myśliciel religijny, dlatego że to jest taka bardzo nie zawsze zdyscyplinowana swoboda dociekań. I ja muszę się przyznać, że mimo iż jestem historykiem sztuki i właściwie sztuka, prawda, malarstwo jest dla mnie, powinno być najważniejsze, to z biegiem lat, zwłaszcza jak opracowywałam te archiwalia, to coraz ogromne znaczenie dla mnie miała jego myśl i bardzo wiele jej zawdzięczam, bardzo czuję się jakoś uformowana duchowo przez tę jego myśl, przy czym on jakoś tak cudownie wyważał to, co jest ważne i to, co nie jest ważne w tradycji Kościoła. Zbigniew Podgórzec przy okazji redagowania tego tomu Mój Chrystus powiedział kiedyś, że on miał taki pomysł, żeby zwrócić się w ogóle do wielu znanych postaci życia publicznego i zapytać o ich Chrystusa. I to nie wyszło, bo wszyscy mu odmawiali, bo ludzie się wstydzili. U nas w Polsce nie mamy takiej tradycji swobodnego, otwartego mówienia o takich sprawach. Jesteśmy dość tak w gorsecie jednak tych katechizmowych nauk i nie umiemy o tym mówić. Krępujemy się, to są rzeczy bardzo intymne. A on miał tę cudowną otwartość i zuchwałość, że mówił o tym, czym jest dla niego Chrystus, że potrafił bardzo odważnie formułować te myśli. Jemu się to czasem zaprzeczało, on myślał głośno. To oczywiście jest tam mnóstwo niekonsekwencji, ale są czasem takie myśli, które otwierają takie okna i człowiek zupełnie inaczej raptem patrzy na jakąś rzeczywistość. I on zawsze bronił tego sposobu uprawiania właśnie myśli o rzeczach świętych, że trzeba przyjąć, że są ludzie, którzy mają taką potrzebę i taką przestrzeń jakby w głowie i w swojej duchowości, żeby prowadzić te dociekania na temat bytów subtelnych, na temat, prawda, Chrystusa, sofiologii i tak dalej. I niektóre jego intuicje są naprawdę zachwycające i szalenie takie zapładniające, szalenie kreatywne.
bardzo wiele. Ilu mieliśmy takich myślicieli? Myślę, że tutaj on był ewenementem po prostu, dlatego te, no, tak ważne jest, żeby go jakby czytać i dalej polemizować, proszę bardzo, no ale przyjąć jakby ten jego depozyt myśli jako jakieś wspólne dziedzictwo bardzo, bardzo wzbogacające tradycję Kościoła całego. Myślę, że właśnie Kamil Nowosielski również i tutaj skłania do pewnych rewizji pojęć, które gdzieś już mamy poukładane w głowach, tak jak mówiliśmy o pojęciu sakralności czy erotyki, tak również pojęcie teologii w Kościele katolickim, ono jest bardzo skonwencjonalizowane i rzeczywiście pomimo różnych wysiłków wielkich postaci chyba dalej taka scholastyczna, zawężona wizja pokutuje. Natomiast widziałbym w nim teologa w takim znaczeniu, jak rozumie to prawosławie, czyli które nazywa świętego Jana teologiem, które jest życiem i refleksją nad wiarą i w tym znaczeniu widziałbym w takim gatunku zupełnie nieakademickiego teologa, na przykład Norwida, na przykład późnego słowackiego z okresu mistycznego. To jest teologia par excellence, tylko że nie akademicka, wyrażona językiem sztuki. Tutaj obrazu, a tutaj słowa poetyckiego. Przyszło mi teraz na myśl też stwierdzenie Nowosielskiego, takie wybijające z konwencjonalnych trybów lektury różnych pojęć. Mianowicie fakt, że podkreślał on, że doświadczenie ateizmu było dla niego pozytywne, że nie nazywał tego nocą w takim sensie zupełnego odcięcia, o czym mówiła właśnie pani Krystyna Czerni, zupełnego odcięcia od transcendencji, tylko właśnie jakiegoś stanu przejściowego, który był tą stacją na drodze w zmierzaniu do poznania Boga, no bo o to się tutaj nam rozchodzi w tej rozmowie. Właśnie te metafizyczne poszukiwania, ta metafizyka stosowana, która się w tytule spotkania znalazła, tutaj chyba nam wybrzmiała właśnie przy tej okazji. Przede wszystkim on ten ateizm cenił, bo miał takie znaczenie katarktyczne, to znaczy to, co już Mateusz tutaj czytał, że inna była wiara, do jakiej on potem wrócił, prawda? Że po takiej, no jednak w pewnym sensie rutynowej, tradycyjnej, troszkę bezrefleksyjnej religijności, on po prostu no, drogą jakiegoś olśnienia, bo to był moment, no są ludzie, którzy tak przeżywają te sprawy. On potrafił zidentyfikować chwilę, w której przychodzi koło cerkwi w Łodzi i zrozumiał, że tam jest prawda. Przynajmniej tak o tym opowiadał. Natomiast ta wiara jego wybrana później była już zupełnie inną wiarą, wiarą świadomą. Natomiast trzeba też wiedzieć, że on był człowiekiem liturgicznym całe życie i nawet jak był niewierzący, zawsze mówił, że on chodził do cerkwi dla wielkiej urody tych obrzędów. Także ta nić jednak była gdzieś tam podtrzymywana, czy to przez to malarstwo abstrakcyjne, prawda, które go gdzieś tam w rejony niebieskie kierowało, czy właśnie przez rodzinną tradycję i przez chodzenie do cerkwi po prostu. Nie wiem, czy to będzie trafne, co teraz powiem i muszę proszę mnie poprawić, ale ja bym to doświadczenie ateizmu Nowosielskiego porównał, czy próbował opisać, odwołując się do księdza Tomasza Halika, który mówi, że często rozmawiając ze swoimi przyjaciółmi ateistami, zadaje im pytanie, jaki jest Bóg, którego odrzucasz? Jaki jest Bóg, w którego nie wierzysz? I kiedy ci ludzie, zaskoczeni tym pytaniem, ale traktując je serio, próbują opisać tego Boga, w którego nie wierzą, to bardzo często prowadzi to do konkluzji księdza Halika, to jedziemy na jednym wózku, bo w takiego Boga ja też nie wierzę. To jest Bóg twojej wyobraźni, twoich przesądów, ale to nie jest Bóg żywy, który mówi z kart Biblii. I nie wiem, czy przypadkiem to doświadczenie katarktyczne ateizmu w przypadku Nowosielskiego nie było też
w tej kategorii, że ateizm może odegrać pozytywną rolę w oczyszczeniu, czy nieustannym oczyszczaniu naszego obrazu Boga z naszych własnych koncepcji stworzonych na nasz obraz i podobieństwo. Bardzo Państwu dziękuję za tę część naszej rozmowy. Teraz będzie czas na pytania ze strony publiczności. Mamy jeszcze trochę czasu. Osoby, które będą chciały zadać pytanie, proszę o podniesienie ręki, to ja przekażę mikrofon, żeby było słychać też do kamery. Ja chciałbym się zapytać o dwie rzeczy właściwie. Jedna wynika z drugiej, ale są one trochę oddzielne. Chciałbym się zapytać najpierw o wyjątkowość Nowosielskiego jako malarza, jako intelektualisty na tle innych malarzy nowoczesnych, którzy zajmowali się kwestią duchowością. To na myśli na przykład Ada Reinharda czy Marka Rotko, którzy mówili o sztuce w podobnych kategoriach. Mi się wydaje, że to jest bardzo blisko to, co oni mówią razem. Na ile on jest tak naprawdę kimś wyjątkowym i ktoś, kto wychodzi poza swoją epokę i czy rzeczywiście jego intuicje są intuicjami, które wyprzedzają swój czas, a na ile są po prostu z kwestią kogoś, kto myśli podobnie jak ci wielcy twórcy abstrakcjonizmu amerykańskiego, ale to po prostu jest element historii sztuki, tak samo jak możemy mówić o neoplatonizmie XVI wieku, ale nie do końca odnajdujemy się w tych kategoriach obecnie. A drugie to jest pytanie, na ile to sakrum, o którym tyle mówimy, na ile to jest chrześcijański, na ile ten Bóg, którego proponuje Nowosielski, jest właśnie tym Bogiem, którego by odrzucił ksiądz Halik tak naprawdę. Bo to jest to, co mnie uderzyło, zawsze uderzało w tych tekstach Nowosielskiego, że to jest Bóg, który jest bardzo blisko takiego luterańskiego pojęcia Boga, który musi przejść fazę zła, że po prostu to zło jest elementem boskości, które jest od niej niemożliwe do odseparowania. I jakby też, jeśli Nowosielski mówi o sztuce ikony albo czyta ikonę, to on ją czyta z moim odczuciu, z takich dwóch źródeł, które tak naprawdę są jednym i tym samym. Mamy z jednej strony tą myśl rosyjską srebrnego wieku, a z drugiej to doświadczenie fenomenologii, myślenia dwudziestowiecznego i tego wszystkiego, co się wiąże z idealizmem niemieckim. Na ile jakby te rzeczy są tak naprawdę ważne dla mnie, na przykład jako osoby wierzącej, czy osoby, która chce myśleć o ikonie na sposób chrześcijański. O to jakby dwa pytania. Najpierw króciutko. Taka pierwsza, bardzo prowizoryczna i istotna w moim przekonaniu różnica refleksji Nowosielskiego w stosunku do Marka Rotko, czy może idąc jeszcze wcześniej Kandińskiego, bo właściwie on pierwszy z malarzy awangardowych podejmuje Malewicza, prawda? W końcu tytuł Kandińskiego to jest Übergeistliche der Kunst, to jest o duchowości sztuki, tyle że to nie jest duchowość chrześcijańska i ona nie chce być chrześcijańska, to jest duchowość rozumiana bardzo szeroko i nieprecyzyjnie, natomiast Nowosielski chce być i jest chrześcijaninem. Na ile on ukrywa, że tak powiem, to samo, tylko że mówiąc w innym języku, w języku chrześcijaństwa. Ja tutaj rzeczywiście bardziej bym przywoływała Malewicza niż te tropy amerykańskie, ale no, mówiłam tutaj o abstrakcjach, prawda? Tutaj jest ta wiara Nowosielskiego, podobnie jak całej rosyjskiej awangardy, w siłę samej sztuki, prawda? Bez jakby wsparcia ikonograficznego, więc to wszystko u Nowosielskiego jest. Natomiast no, on był, tak jak powiedziałam, człowiekiem liturgicznym, który po prostu kochał cerkiew, kochał liturgię i chciał, żeby ta jego sztuka służyła tej liturgii.
To był zresztą jego dramat, dlatego że on bardzo chciał pomagać swoją sztuką, modlitwie, a no, prawda jest taka, że niektórym jak gdyby przeszkadzał w tej modlitwie. No, i tutaj niewiele na to jesteśmy w stanie pomóc. Możemy, on oczywiście, gospodarze tych jego świątyń, inwestorzy i tak dalej, wkładali często bardzo dużo pracy w to, żeby jakoś uprzystępnić, skomentować, wyjaśnić parafianom. Nie zawsze to pomagało i na tym polegał jego dramat, ale tak naprawdę to zgadzam się tu absolutnie z księdzem biskupem, że ta misja chrześcijańska jakby dla niego no była tutaj podstawą, a reszta to była gdzieś tam obok. Ale wydaje mi się, że jednak pytanie o zawartość tego pojęcia Boga i o to, jak on rozumiał to chrześcijaństwo, jest pytaniem bardzo zasadnym, bo jednak jakimś świadectwem jest to, jak on w kolejnych latach już pod koniec swojego życia coraz dramatycznie jakby mówił o tym odczuciu zła, prawda? O tym odczuciu Boga złego, że on bardziej niż doświadczenie Boga dobrego, chrześcijaństwa ma doświadczenie Boga złego. I o rozpaczy mówił, o... Także szczerze mówiąc, w moim odbiorze, jak próbuję jakby myśleć i patrzeć na tą jego biografię i jakoś ją zrozumieć, wydaje mi się, że jednak dramatem było to, że on nie potrafił w momencie tego nawrócenia zrobić takiego radykalnego cięcia, że on jakby był tak zanurzony w myślenie właśnie surrealistyczne, które jakby potem uważał, że można w jakiś sposób wprowadzić do kościoła, bo on właściwie się postrzegał jako pewien reformator, prawda, który chce od środka instytucje kościoła, nawet nie instytucje, bardziej wiarę, tak, postrzeganie rzeczywistości zmieniać troszkę w duchu pewnych postulatów surrealizmu, prawda, i też jakby duchowych postulatów surrealizmu. Ale on jakoś, być może ta fascynacja ruchem chłystów też miała gdzieś w sobie ten element, on siebie czasem postrzegał jako takiego chłysta, który, czy on tak to nazywał, a tam była gdzieś ta wizja tego bycia w oficjalnej instytucji, ale jednak zmieniania jej od środka i zachowywania tego swojego wewnętrznego jakby przestrzeni wolności, byśmy to nazwali, i to nam się bardzo pozytywnie konotuje, ale niestety w kontekście spuścizny surrealizmu to wydaje mi się, że to nie jest dobra wolność i że to jest właśnie... Ale ja tutaj pozwolę sobie nie zgodzić się z tobą w tym aspekcie, że mówisz, że on mówił o Bogu złym, on mówił o tej mrocznej stronie, ale on nie malował Boga złego, on malował Boga cierpiącego. On malował kenozę logosu, on malował, mówił o Baconie, prawda, są te jego takie wypowiedzi dosyć rutynowe, że to było malowanie jakiegoś diabła, prawda, i że to był ciekawy malarz, natomiast on nie malował Boga złego. Ale powiedziałeś, że sztuka nie kłamie. To on nie chciał na pewno, ale jest pytanie, jakby, jakie było jego wnętrze, tak? Znaczy to jest największy dramat malarza, że on po prostu... Ja tam nie widzę żadnego surrealizmu. Przepraszam bardzo, że się wtrącę, ale oglądałem tu przed przyjściem przez kilka godzin te obrazy i ja tam nie widziałem żadnego surrealizmu, więc nie wiem, skąd to się wzięło. Może jakieś wyjaśnienie poproszę. Ja oczywiście nie mam na myśli żadnych zapożyczeń formalnych czy obrazowych, natomiast w sensie pewnego podejścia do rzeczywistości, tak? I jakby takie, i o tym profesor mówił wielokrotnie, prawda? Że uważa, że to był najważniejszy nurt w sztuce, czy najistotniejsze zjawisko artystyczno-kulturowe
i że on się czuje jego duchowym spadkobiercą. No. I właśnie... On tak mówił sam o sobie? Tak, tak? O sobie, tak. Aha. A ja by... Boże. No a tutaj ja mam jakby drugi manifest surrealistyczny André Bretona z 30 roku i właśnie pewne wątki jakby... Ale Bretona akurat ono odrzuca. Wiesz, to jest tak pojemna szuflada surrealizm. No. W zasadzie to... Taka była bardzo naukowa dyskusja, która mnie bardzo wytrąciła, bo ja chciałabym w uzupełnieniu do pani profesor krzyża u Dominikanów. A więc ja jestem w sąsiedniej parafii, ale tam często bywam, bardzo lubię tam bywać. I tak jak pani profesor naświetliła, już nie pamiętam, ale tak mądrze naukowo, te dwa rodzaje ludzi, znaczy... Źle powiedziałam, tych modlących się, prawda, tych, którzy, co widzą, no właśnie, co, bo ja już się wytrąciłam zupełnie przez tą naukową dysputę przed chwilą, przepraszam, bo pani mówiła, że pani, kiedy syn był chory, to pani doświadczała wielkiego cierpienia i dla pani ten właśnie krzyż Nowosielskiego był, modliła się pani przed nim, no tak, tak było, tak pani profesor mówiła, tak? I wtedy pani podzieliła jak gdyby ludzi, którym się ten krzyż podoba i tych, którym się nie podoba, którzy może tak bardziej wiarę odczuwają radośniej, no nie tak mrocznie. I tak wtedy ja sobie pomyślałam, ale teraz to już chyba się pogubiłam w tym, co mówię, bo ja bym siebie zakwalifikowała do tych właśnie drugich ludzi, którym ten krzyż się nie podoba. Jako taki właśnie, no taki właśnie, no jednym słowem nazywając mroczny, prawda? Nie wiem, czy pani takiego słowa użyła. Co to tak? Dlatego, że oczywiście, no ja nie powiem, że moja droga życiowa i w ogóle była usłana różami, żadnych cierpień, żadnych, prawda? Nie miałam też takiego doświadczenia czuwania przy łóżku chorego dziecka. Ale no właśnie dlaczego mi ten krzyż wadzi i uważam, że ja osobiście, przepraszam, że tutaj, że tak powiem, ale to trzeba świadczyć o swojej wierze. Moja wiara jest taka właśnie, pomimo cierpienia, to ja wierzę, że Pan Jezus jest obok mnie i nawet jak mi bardzo jest ciężko, bardzo cierpię, to sobie mówię, Panie Boże, Ty jesteś obok mnie i Ty ze mną jesteś. Krzyż właśnie to pokazuje. Właśnie, ale no nie wiem, ale mi ten krzyż przeszkadza. No, przeszkadza. Krzyż mi nie przeszkadza, w sensie oczywiście, ale wolę krzyż z mojego parafialnego kościoła, wolę krzyż no, z katedry, z innych, prawda, niż ten krzyż. No właśnie i nie wiem, czy dobrze się wysławiam, bo jestem tylko magistrem, ale czy pani profesor rozumie, o co mi chodzi? Rozumiem i ja uważam, że każdy człowiek ma absolutnie prawo do osobistego odbioru sztuki i nie wiem jak państwo, ale ja jak się tak naprawdę modlę, to i tak zamykam oczy, więc wydaje mi się, że nie ma jakby tutaj obowiązku, natomiast nigdy bym się nie ośmieliła narzucić komuś jedynego odbioru Nowosielskiego. Ten krzyż akurat dla mnie jest przejmujący, ponieważ on został jakby wyprowadzony z pracowni artysty nieskończony, kiedy Nowosielski był bardzo ciężko chory i żona zadzwoniła po prostu do ojców Dominikanów, że on już tego nie skończy. Tam tylko Chrystus ukrzyżowany ma twarz. Pozostałe postaci z tych scen, to jest taki krzyż, nie wiem czy państwo wszyscy kojarzycie, ale typu Croce Historiate, czyli tak włoska ikona ze scenami z Pasji po bokach. I tam są te sceny no, tak sylwetowo zaznaczone tylko. Natomiast no, ten krzyż w jakiś sposób jest skończony przez to cierpienie też artysty, który jakby chorował malując go i tym cierpieniem jakby dopełniał, tak jak mówi Pismo, że dopełniam, prawda, mękę Chrystusa.
Także przyjmuję po prostu, że estetycznie kogoś może taka forma razić. Natomiast dla mnie on jest niezwykle tam umiejscowiony. Zresztą ojciec Marek Pieńkowski, przeor przez lata klasztoru na Służewie, którego ojciec był autorem jakby projektu architektonicznego, mówił, że od samego początku Władysław Pieńkowski chciał, żeby Nowosielski tam jakby wkroczył ze swoimi ikonami. Nie było jeszcze pomysłu, czy to ma być jakiś, nie wiem, większa realizacja, czy i ten krzyż tam no, znakomicie wygląda, jakby dopełnia i tak spina jak zwornik to wnętrze. Natomiast no, jest w kościele i tak, umówmy się, najważniejsze jest tabernakulum. Jest bardzo wiele kościołów i gdybym ja musiała wybierać tylko kościoły, gdzie się dobrze czuję estetycznie, no to niewiele by tego było. Są wnętrza, które przypominają Disneyland, a i tak człowiek no, klęka przed wieczną lampką, prawda? I no, nie dajmy się też steroryzować, że rzeczy uznane za wybitne muszą się podobać wszystkim. Trudno. Czasem się nie podobają, a czasem człowiek dojrzewa do nich, prawda? Bo mu się tak życie ułoży, że zrozumie pewną ekspresję, że mu się zmieni gust, że mu się podobają już inne rzeczy. Także tu jest wiele możliwości. Mnie się na przykład bardzo podobała ta pani opowieść. Ja to odebrałem w przeciwieństwie do pani. Jak mogę, zrozumiałem tę poetykę, ale dla mnie to jest, były jakby te drzwi do czeluści, gdzie człowiek stoi przed śmiercią, w tej chwili śmierci i nie wie, taki czy owaki, i ma sumienie, ale to jest też ta droga, co pani wspominała, do piekła, bo przecież Chrystus, jak zmarł, to poszedł do piekła. Czy do otchłani, no przepraszam bardzo za to prostactwo. No to poszedł do tej otchłani. I to jest, ja widzę to właśnie, i to się może nie podobać, i nawet ma się nie podobać, bo to nie jest przyjemne, ale konieczne, bo każdy musi umrzeć. Czy będzie adwokat tutaj, bo przepraszam, nie wiem. Ja to bardziej jako dyskusja niż pytanie, ale to wspierająca. Ja jeśli można, bo ja też mam takie pytanie, bo trochę jestem zaniepokojony, bo bardzo jestem wdzięczny pani Krystynie Czerni za to przekroczenie gatunkowej czystości, bo to środowisko wyrosło z przekroczenia gatunkowej czystości. My na szczęście nie jesteśmy tylko filozofami, czy tylko teologami, czy tylko literaturoznawcami. Nie interesuje nas taka autonomiczność, bo jest po prostu nudna, nie odpowiada na żadne ważne pytania. I byłem ogromnie wdzięczny Mateuszowi za ten tekst w Teologii Politycznej co tydzień, bo on miał wrażenie po raz pierwszy od dawna. Miałem uczucie, w dyskusji nad Nowosielskim zostały przekroczone pewne granice takiego konwencjonalnego, skonwencjonalizowanego zachwytu nad Nowosielskim. Znaczy, o Nowosielskim rozmawia się zwykle tak, i gdyby ta rozmowa się na tym zatrzymywała, to ja bym nie miał problemu, że to jest po prostu wielki malarz, wielki malarz. Ale ta rozmowa się, znaczy jakby ta konkluzja skutkuje moim zdaniem absolutnie fatalnymi, fatalnym dalszym ciągiem, bo to nie jest prawda, że dzieło sztuki ma zawsze rację. A ja mam wrażenie, że Nowosielski nie malował obrazów do galerii. Gdyby Nowosielski malował obrazy do galerii i nie wypowiadał się na tematy teologiczne z powagą, to moglibyśmy na tym zamknąć dyskusję o Nowosielskim. Tymczasem on wykraczał poza obszar galerii, wkraczał w obszar ducha i wkraczał w obszar teologii. Ja mam duży problem z tą konwencjonalną, wybaczcie państwo, powtórzenie rozmową o Nowosielskim, bo moim zdaniem istnieje kilka takich obszarów, w których no on nie jest przypadkiem oczywistym. I to jest po pierwsze kwestia
Nowosielskiego herezjarchy. Herezjarchy, bo ksiądz biskup zachowuje się, proszę mi wybaczyć bezpośrednio, ale trochę tak jak nauczycielka polskiego, która jest zachwycona, że ktokolwiek z uczniów cokolwiek mówi na temat jego przedmiotu, więc cokolwiek powie, to jest cudownie. No nie jest cudownie. Nie jest cudownie. Kerygma, którą przekazał Chrystus, jest sprawą poważną. Znaczy, to nie jest tak, że każdy, kto gada sobie cokolwiek byle ładnie i cytując ojców, jest skarbem kultury, prawda? Tymczasem ja tej dyskusji o Nowosielskim herezjarsze nie słyszę. On jest oczywiście, jest pewnym handicapem to, że on prezentuje się jako myśliciel prawosławny. My się nie znamy na prawosławiu, więc myślimy, może tam się tak gada. No, ktoś tam czytał Buchaka, ktoś tam czytał Rozanowa i tak dalej, ale w większości wypadków ludzie czytając choćby tę sławną rozmowę z Podgórcem myśleli sobie, no może tak to tam jest, prawda, u nas się tak nie gada. Więc ja nie mam uczucia, że to jest problem wąskich horyzontów, tylko pewnej uprzejmości. Ja mam raczej uczucie, że wąskie horyzonty wyrażały się w braku poważnej dyskusji z Nowosielskim, w którym, tak powiem, brano by to, co on gada, poważnie, i poważnie odpowiadano na tym ze świadomością powagi spraw, których on dotyka. Nie, ale znaczy, że krótko mówiąc, to nie jest tak, że nieszczęściem Polski jest, jak powiedział ksiądz biskup, że mało osób tak gada. Nieszczęściem jest to, że jak ktoś tak gada, to nie ma nikogo, kto by z odwagą powiedział, no ostrożnie, tak, ostrożnie, ostrożnie. Mówisz o sprawach poważniejszych niż piękny obraz. Są rzeczy od sztuki poważniejsze, prawda? Słowo piękno w Ewangeliach nie występuje. Co jako były student historii sztuki mówię z bólem. No tak, oczywiście, ale druga sprawa to jest Nowosielski i zło, prawda? I te inspiracje, o których mówi Mateusz. I to też jest temat bardzo poważny i bałbym się go zignorować, bo on, no właśnie, bo on wychodzi spoza galerii, prawda, wchodzi w obszar kościoła. Trzecia sprawa, powiedziałbym stosunkowo najmniej poważna, ale chciałem wystąpić w obronie Andrzeja Chorubały, to jest problem pewnej duchowej obcości ikony, prawda? Ja mam takie wrażenie, że problem, ja nie mówię, że ona jest radykalnie duchowo obca, prawda? Ale no samo to, że myśmy musieli czytać no co najmniej Jewdokimowa, prawda? I parę innych rzeczy, żeby zrozumieć, o co w ogóle w tym chodzi, że sam Nowosielski czuł się w obowiązku tłumaczyć tę różnicę. Jakkolwiek sam nie bardzo sądzę, by był ortodoksyjnym malarzem ikon, prawda? Znaczy wydaje mi się, że to jednak było ten taki problem z recepcją Nowosielskiego, który jest no niespecjalnie lubiany na terenie prawosławnym i niezrozumiały na terenie, gdzie już prawosławia wyraźnie nie ma, prawda? Zachód, ja takie są moje doświadczenia, ma z odbiorem Nowosielskiego kłopot. On jest jakiś taki dziwaczny, ale z kolei ludzie ortodoksyjni prawosławni też nie bardzo rozumieją, o co w tym chodzi. Także Polska jest takim pasem, prawda, gdzie Nowosielski żyje i gdzie na nas działa. Ale to jest bardzo poważne pytanie o tym, czy w ogóle wkraczanie ikony w obszar polskiej kultury nie jest dowodem bardzo głębokiego uwiądu malarstwa religijnego, prawda, które... Znaczy to, że ta silna duchowość prawosławna tutaj wkracza, prawda, jest być może, to także prosiłbym, żeby się do tych trzech rzeczy, jeśli można prosić, odnieść, czyli do kwestii Nowosielskiego herezjarchy, Nowosielskiego, który w swoim malarstwie daje wyraz doświadczeniom, które rzeczywiście, tak jak pisał Mateusz, no bardzo trudno jest zmieścić w kategoriach nawet z dużą wyrozumiałością traktowanej chrześcijańskich horyzontów teologii, prawda, no wizji Boga. I po trzecie tego problemu z ikoną, co już wprost Nowosielskiego nie dotyczy, jak mi się zdaje, ale zawsze wydaje mi się intrygujące, zwłaszcza jak widzę, że wręczamy sobie ikony przy różnych okazjach, prawda, będąc zupełnie spoza tego kręgu. Dziękuję bardzo.
króciutko na ostatnie z tych pytań spróbuję odpowiedzieć, bo to jest taki już stereotyp, powtarza się często, że właśnie między wschodem, zachodem, że Nowosielski połączył, prawda, jedną wizję z drugą, a mnie się wydaje, że dla niego, dla jego wizji kluczowe jest to, że połączył początek z końcem, to znaczy, że jemu się sztuka, nasza wspólna sztuka kościoła sprzed podziału, sprzed schizmy pierwszego tysiąclecia jakoś zrymowała z prostotą awangardy, prawda, i że i to jest trudne dla ludzi, dlatego że my jesteśmy przyzwyczajeni do tej ikony. No, gdy wejdziemy do przeciętnej prowincjonalnej cerkwi, gdzie mamy XIX-wieczny ikonostas, to też jest połączenie wschodu z zachodem, te wszystkie rumieńce, loczki, to też są ikony jakoś tam, czy obrazy cerkiewne. Natomiast u niego właśnie była ta taka ascetyczna, awangardowa prostota, która nawiązywała jakoś do tej surowości pierwszych wieków chrześcijaństwa. I to jest jakby dla jego wizji. I to jest naprawdę, to nie jest tak, że to jest jakiś obcy trend w naszej tradycji kościoła rzymskokatolickiego, tylko to jest nasze wspólne dziedzictwo. To jest nasz wspólny kościół i o tym mówią i dokumenty soboru i kardynał Ratzinger jeszcze, prawda, o tym, że trzeba jak gdyby na nowo przyjąć Niceanu, prawda, że razem z jego całą nauką o ikonie, że to jest nasza wspólna tradycja, także to tylko tak na marginesie. Mimo wszystko. Podpisuję się pod tym, co powiedziała przed chwilą pani Krystyna Czerni. Dodam, że żyjemy w kraju, w którym najsłynniejszy wizerunek i też najbardziej jednoznacznie kojarzony z Polską na świecie jest ikoną. Natomiast oczywiście znacznie trudniejsze są kwestie pierwsza i druga, ale na sali wiem, że jest kilka osób prawosławnych i nie chciałbym może wywoływać do tablicy w tym momencie, ale może zechcieliby sami ustosunkować się do tej bardzo newralgicznej kwestii Nowosielski herezjarcha ze znakiem zapytania. Mogę jeszcze też coś zaraz dam głos, przepraszam. Tylko bym też zaczął od końca, czyli od tego, co Dariusz opisał jako wkraczanie ikony na nasz teren. No to ja jestem też tego przykładem w jakimś sensie, prawda, że ten poświęciłem życie, żeby pomóc ikonie wkraczać. Ale ja to postrzegam jakby w takich kategoriach, że dzięki jakby obniżeniu poziomu wrogości wzajemnego myśmy odkryli piękno, odkryli wartość, odkryli jakby głębię przekazu. Ja po prostu nie miałem, że tak powiem, założenia wchodząc na akademię, że będę malował ikony. Wręcz przeciwnie, bardzo bliski byłem Rembrandtowi i taki bardzo realistycznemu podejściu do sztuki. Do ikony, nawiasem mówiąc, ludzie podchodzą z różnych stron, bo najbliższa nasza współpracowniczka od kompletnej abstrakcji do niej doszła. Ja doszedłem od bardzo mocnego realizmu. Natomiast jakby w tradycji ikony, której na początku nie rozumiałem i ona była dla mnie właśnie przez tę bliskość do takiego dosłownego realizmu obca, czyli właściwie i sztuka Nowosielskiego i w ogóle ikona właśnie na początku była dziwna, jakaś taka właśnie odpychająca, to po stopniowym wchodzeniu w ten świat jakby odkryłem go jako najprecyzyjniejszy język przekazu Ewangelii. Jakby abstrahując od kultur, że to jest nasze, to jest nie nasze, ja po prostu szukałem, jak można mówić o doświadczeniu wiary i to jakby po omacku szukając, od czego ja mogę zacząć, od jakiego punktu mogę wyjść. Odkryłem tą tradycję jako ten punkt, który daje najmocniejsze oparcie. Jest najdalej posuniętym jakimś słowem Kościoła w próbie przekazania swojego doświadczenia wiary. Także taki jest mój podejście do ikony. Natomiast właśnie uważam, że jest wielką potrzebą bardzo precyzyjny jakby namysł nad postacią Nowosielskiego, bo on pewne rzeczy otwierając jakby w niesamowicie erudycyjny sposób jakby
dając nam, bo on jakby nam dał tę wschodnią tradycję dzięki temu, że on potrafił o niej mówić tak nowym językiem, tak porywającym, fascynującym dla ludzi młodych, że jakby nagle coś, co cała kultura nam tłumaczyła, że to jest przeżytek, coś, czym nie można się zajmować, bo to jest człowiek nowoczesny, po prostu się tym nie zajmuje, on miał to w nosie i po prostu mówił kompletnie jakby prawda, w poprzek tego bardzo dominującego jednak trendu, tak? Więc to jest jego moim zdaniem wielka wartość dla kultury w naszej części świata. Natomiast właśnie wielkim problemem jest to, że w tym słoiku miodu jest łyżka dziegciu. I teraz jakby strasznie wielkim dla mnie problemem takim osobistym jest to, że ja widzę jakby jego ogromny wpływ w tym środowisku też właśnie osób, które są zafascynowane tradycją wschodu, ale jakby bez czasem tego rozróżniania, jakby co z tego jego spuścizny jest wielką wartością i co można jakby przyjąć, a czego nie trzeba wystrzegać. Bo po prostu jeżeli przyjmiemy bezkrytycznie, już mówiąc zupełnie otwarcie, to idziemy w ciemność, w moim przekonaniu. Głęboką ciemność i jakby jest to przepis na katastrofę. A widzę ludzi, którzy jakby w ten sposób jakby idą. Może nie będę się rozwijać. Wierzę Państwu. Ja tak kilka słów, to właśnie z tego grona prawosławnych idących w katastrofę, ponieważ uwielbiam Nowosielskiego, więc jest to niebezpieczne. Ale chciałem tylko trzy rzeczy w zasadzie powiedzieć, dlatego że po pierwsze dyskusja nad Nowosielskim, mówienie o Nowosielskim trwa. Ono nie trwa od dzisiaj, ono trwa od czasów, kiedy on żył, od czasów takich środowisk, jak środowisko na przykład księdza Jerzego Klingera, od środowisk elitarnych i rzeczywiście prawie nieistniejących w polskim prawosławiu, czy w ogóle w prawosławiu. Ja bym nawet powiedział więcej, że wśród prawosławnych jest bardzo mało prawosławnych. Chyba nawet mniej niż wśród rzymskich katolików. Ale tak komentując tą dyskusję, która tutaj, tą rozmowę, która tutaj się odbywa, chciałem powiedzieć przede wszystkim, że zauważyłem jakieś niezbyt potrzebne rozbicie na czynniki pierwsze w ogóle postaci Nowosielskiego i w związku z tym tego, co się u niego dzieje, czy w jego sztuce, czy w jego wypowiedziach, czy w jego pojęciu w ogóle wiary. Mianowicie odniosę się może do tej pierwszej rzeczy, do rzeczy ogólnie, rzecz ujmując, sztuki, o tych komentarzach odnośnie aktów, odnośnie tej strony problematycznej człowieka. Ja chciałem zadać pytanie, dla kogo to nie jest strona problematyczna, kto nie ma tych problemów, kto nawet nie ma, kolokwialnie rzecz ujmując, tych narządów. Wszyscy mamy taki problem i to jest po prostu prawdziwy problem człowieka. Dlatego Nowosielski tym się zajmuje, dlatego maluje akty. I to, co on robi z tymi aktami, to jest coś, o czym też nie zostało tutaj powiedziane. Mianowicie on robi coś najmniej pornograficznego, co może powstać. On mówi o tym, że chrześcijańska kultura w ogóle nie ma kultury erotyki. W związku z tym to jest jedyna płaszczyzna, jedyna przestrzeń w świecie, gdzie musiała się wytworzyć kultura pornografii, tak? I te wszystkie akty to jest coś po prostu antypornograficznego. Jeżeli ktoś te akty przyjmuje jako pornografia, to znaczy, że jest po prostu dzieckiem kultury, która zrodziła pornografię i tak je postrzega, ponieważ nie potrafi inaczej. Jeżeli widzi osobliwości biologii kobiecej i się nimi zbytnio fascynuje. To jest jedna rzecz, więc tutaj nastąpiła taka antynomia. Moim zdaniem po prostu w tym wypadku Nowosielski zachowuje się jak każdy normalny, całościowy człowiek. O tym obcinaniu, tak, oka, czy wydobywaniu tam i tak dalej. To jest przecież kwestia tego, że człowiek musi być po prostu człowiekiem, że on musi się jakoś zmierzyć ze wszystkim, co ma, a nie musi się sterylizować w związku z tym. To jest tego typu problem. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest antynomia, która zaistniała w ogóle w pojęciu ikony. Nie wiem, co to znaczy mrok,
nie wiem, co to znaczy jasność, nie wiem, co to znaczy dobry Bóg, nie wiem, co to znaczy zły Bóg. Przeczytałem wszystko Nowosielskiego, co wyszło od wielu lat. Nie zauważam czegoś takiego u niego jak jakiś tam zły Bóg czy dobry Bóg. Zauważam u niego rzeczywiście jakieś znów całościowe podejście do ikony, które jest dla ikony bardzo naturalne od początku jej istnienia. Nowosielski nie jest żadnym nowatorem w ikonie. Nowosielski to jest to samo, co widzimy w Nowogrodzie, to samo, co widzimy w Pskowie, to samo, co widzimy w ikonie bizantyjskiej. Mało tego, byłem w zeszłym roku w Nowogrodzie i widziałem po prostu takie konkretne kopie wręcz pewnych elementów z tych ikon. Więc to nie jest nic nowego. Problem polega na tym rzeczywiście, że trzeba zrozumieć język ikony. Bo język ikony nie jest językiem, w którym czarna plama oznacza złego Boga, a różowe kolorki oznaczają dobrego Boga. No to jest zupełnie inna płaszczyzna. Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do tego typu języka, no to nie mamy o czym mówić specjalnie. A moim zdaniem u Nowosielskiego ten język jest najlepiej chyba zrozumiały spośród tych współczesnych ludzi, którzy malują tego typu obrazy. No i jeszcze ostatnia rzecz, która się tyczy wiary. Mianowicie zawsze wzbudza u Nowosielskiego jakąś taką wątpliwość to, że on jest takim ortodoksem, nieortodoksyjnym. On mówi, mnie w ogóle nie obchodzi ortodoksja. Mówi się, że on jest tam pan ekumenistą czy coś w tym rodzaju. Nowosielski jest przede wszystkim człowiekiem, którego interesuje doświadczenie. Również w sensie wiary, którego interesuje doświadczenie. W sensie Kościoła go też interesuje tylko doświadczenie Kościoła, więc go nie interesuje, powiedzmy, jakaś konkretna struktura czy konkretna partia, ponieważ nie wiem, czy Państwo wiecie, ale to jest najpowszechniejsze myślenie o Kościele współczesnego czasu, iż jest to tak de facto jakaś tam partia. To jest najpowszechniejsze. Państwo sami się siebie zapytajcie. Gdzie to chyba w Rosji, nie? Nie tylko, w Polsce też. To jest po prostu partia, jestem w partii katolickiej, jak ktoś jest prawosławny, czy coś takiego. Natomiast nie myśli się w Kościele odnośnie tego, że to jest po prostu jakieś tam doświadczenie Boga wspólne, które występowało w różnych przejawach. Jego przejawami doświadczenia Kościoła był święty Serafim z Sarowa, była święta, błogosławiona zdaje się, Faustyna Kowalska, czy święty Franciszek z Asyżu. To jest dla niego Kościół. Kościół jest dla niego pojęciem absolutnie, które wykracza poza jakąkolwiek partyjność, bo go po prostu cały czas interesuje doświadczenie Boga u człowieka, doświadczenie Chrystusa u człowieka. Stąd się pojawiają ci chłystowie. On nie był żadnym chłystem. Go interesuje to doświadczenie, bo go interesuje każde doświadczenie Chrystusa u człowieka. Ja bym tego typu podejście nazwał podejściem najbardziej prawosławnym i dlatego powiedziałem, że tak mało tych prawosławnych jest. Dziękuję. Ja tylko jedno pytanie w kwestii formalnej, bo tu ksiądz biskup zresztą też używał, ja tym się od Państwa różnię w większości, że ja Nowosielskiego znałem. Pomagałem mu na Jelonkach jako nastolatek malować pewne rzeczy. Jak był bardziej nawalony, to wchodziłem na ten narusztowanie, żeby namalować te pieczęcie na górze, ale to nie o to chodzi. Tutaj używaliście Państwo, ale jako nastolatek przegadałem z nim bardzo wiele godzin. I ja nie odniosłem. W każdym razie on może nie używał takiego określenia ateizm, ale to ja bym to nazwał agnostycyzmem, a nie ateizmem. To nie był ateizm, to co on przeżywał. I to zgadza się ksiądz biskup ze mną? To znaczy nie można tego nazywać ateizmem. To jest formalnie zły... On sam to tak chyba nazywa, prawda? Więc tu... Ale to nie ma znaczenia. On o realizmie też mówił, nie bardzo rozumiejąco. Ale sam przeciwstawia agnostycyzm. No właśnie. Znaczy, ja uważam, że termin agnostycyzm i potem powrót do wiary byłby lepszy. On nie był ateistą. Ateistą prawdziwym i w swoich tekstach wprost przeciwstawia agnostycyzm i ateizm, bo agnostyk mówi, że nie wiem, a ateista przeżywa dramat pozbawienia się Boga absolutnie. Ja mówię tylko o tekstach samego Nowosielskiego.
Jeżeli można, ja malutki komentarz teologiczny do kilku spraw. Sztuka, ciało i zło. Mnie bardzo zabolała wypowiedź pani Krystyny i wypowiedź biskupa Michała. Biskupa Michała dlatego, że w jakiś sposób nobilituje, powiedzmy ogólnie, akty Nowosielskiego, pani Krystyny dlatego, że stawia znak minus. A wypowiedź Mateusza próbuje powiedzieć o tym, że sztuka jest jakimś cudem, że sztuka w sposób rzeczywisty przemienia świat. I żeby te, tak naprawdę tą oś zrozumieć, trzeba odwołać się do teologii patrystycznej, do której Nowosielski odwołał się nieustannie i do której go tak naprawdę wprowadził ojciec Jerzy Klinger, w ogóle w którym on tak naprawdę się uformował. Uformował nie tylko dlatego, że czytał, a dlatego, że to doświadczenie było dla niego najbliższe. Pierwsza kwestia to jest kwestia sztuki. Sztuka w Kościele została dogmatyzowana tylko dlatego, że należy do porządku dziennego i porządku człowieka. Jeżeli my się przyjrzymy rzeczywistości kościelnej, to dogmatami, potrzeba w dogmatach i dogmatyzowania dotyczy tylko i wyłącznie tej sfery, gdzie to, co boskie, jednoczy się z tym, co ludzkie. Czyli w kwestiach boskich nie ma żadnych dogmatów. Nie ma dogmatów o stworzeniu świata, to jest po prostu napisane w Piśmie Świętym. Tworzenie dogmatów dotyczy rzeczy słabych i czysto ludzkich, które dotyczą człowieka, ludzkiego ciała, jak w przypadku wcielenia, macierzyństwa, jak w przypadku Bogorodzicy, czy samej sztuki. W sztuce sztuka potrzebowała ogłoszenia dogmatu, dlatego że należała tylko i wyłącznie do porządku człowieka. Sztuka nie jest niczym boskim, jest rzeczą absolutnie ludzką i porusza się tylko i wyłącznie w przestrzeni ludzkiej. I życie człowieka non-stop to udowadnia. To, że artysta potrzebuje rysować akty, przelewać swoje pędy i problemy na ołówek, zobaczyć ich przed sobą, jest niczym innym jak potwierdzenie tego, że sztuka to jest przestrzeń, w której żyje człowiek i tylko człowiek. Z uwagi na tą wyłączność, że w sztuce żyje tylko człowiek, udowodnienie, że sztuka dotyka czegoś jeszcze, był potrzebny dogmat. I ten dogmat tak naprawdę, dogmat VII Soboru Powszechnego, dotyka tylko i wyłącznie możliwości sztuki, a nie tego, czym ona ma być. Nobilitacja sztuki w Kościele dokonuje się nie jako rzeczywistości, która ma przemienić świat, pokazać go lepszym, a jako płaszczyzna, na której na przykład, tak jak liturgia, jak Eucharystia, może nastąpić spotkanie z Bogiem. I to spotkanie z Bogiem tylko i wyłącznie osobiste, a nie spotkanie poprzez to, że człowiek coś stworzy sobie boskiego, czy świat przybóstwiony, czy samego Boga. Czyli całe mówienie o ciele chwalebnym, o ciele przybóstwionym w ogóle nie należy do domeny teologii sztuki i nigdy nie znalazła swego miejsca w teologii patrystycznej. Tego po prostu nie ma. To, że ciało jest jakieś chwalebne, zaprzecza sama ikona, bo ikona na przykład pokazuje szatana, jako szatana, a nie jako szatana zbawionego czy chwalebnego. Tego dyskursu w ogóle nie było w czasach patrystycznych. Sztuka była ważna, bo ona coś mówi, a tajemnica Chrystusa polega na tym, że w mówieniu, w widzeniu może nastąpić doświadczenie osobowe samego Boga. Wobec tego próba powiedzenia tego, że sztuka zawsze musi być na przykład doskonała i wprowadzać na przykład czysto ludzki eras na wyższy poziom, jest nieprawdą. I to w jakiś sposób odpowiada temu, co mówi pani Krystyna, że czy na przykład Mateusz, że tak, akty Nowosielskiego mogą niektórych straszyć. One nie są po prostu rzeczywistością różową, bo są po prostu rzeczywistością człowieka. Jeżeli ktoś zapyta, czy ma to jakieś miejsce w teologii patrystycznej, w teologii ojców Kościoła, z której wyrasta prawosławie, z której wyrasta chrześcijaństwo, to od razu musimy przywołać takie postaci jak Maksym Wyznawca, czy cała plejada ojców, które następują po IV Soborze Powszechnym, czyli głównym problemem których była chrystologia, zjednoczenie w Chrystusie Boga i człowieka. Mówiąc o tym zjednoczeniu, a mianowicie o ciele Chrystusa, ojcowie z ogromną przesadą powtarzają to, że doketyzmem, czyli herezją, która zaprzecza prawdziwości wcielenia, byłoby powiedzenie o tym, że ciało Chrystusa było ciałem chwalebnym, bezgrzesznym, bez pędów i bez niczego. Maksym Wyznawca mówi wprost, że Chrystus bierze na siebie ciało pełne cierpienia, pełne strastiej, pełne popędów, ciało prawdziwe, które cierpi. Dlatego w teologii prawosławnej,
szczególnie w dziedzinie liturgicznej wyraził się patos Boga cierpiącego na krzyżu. To jest źródło, to jest sedno teologii patrystycznej. I proszę zauważyć, że cała teologia bizantyńska od VII wieku to jest niczym innym jak ciągłe rozważanie o Chrystusie, o zjednoczeniu Boga i człowieka, postrzeganie świata w tej perspektywie. Jeżeli Chrystus bierze na siebie nasze ciało takim, jakim ono jest, to wobec tego sztuka w żaden sposób nie ma prawa rezygnować od tego, co jest strasne w człowieku, bo sztuka jest dziedziną tylko i wyłącznie człowieka i moc sztuki polega tylko na tym, nie że sztuka może pokazać coś lepszego, przybóstwionego, a że może pokazać coś strasznego. Na tym polega dramat sztuki. I rzecz ostatnia, kwestia zła, tak? Kwestia zatracenia, o której tutaj było bardzo dużo mowy. Zresztą pan, chcąc złamać konwencję, popełnił całą plejadę konwencji, złamał konwencję, nazwał Nowosielskiego herezjarchem, mówi o ikonie. To jest typowa konwencja, na której zresztą niektórzy zarabiają, dodając znak plus, niektórzy zarabiają, dodając znak minus do Nowosielskiego. Problem zła. Ojcowie Kościoła, myśl patrystyczna odrzuca substancjalne istnienie zła. Zło nie istnieje, Boga złego nie istnieje. Odrzucając absolutnie substancjalne istnienie zła, myśl patrystyczna przyjmuje, że to, co jest złe, to, co można nazwać niedobrym, dotyka naszej rzeczywistości i my jesteśmy w tym umoczeni. Dlatego kwestia zła, kwestia grzechu, to jest nasze ciało, to jest nasza śmiertelność, to jest nasza ograniczoność, to jest nasza niemożliwość kochania. To jest zresztą, na tym polega też tajemnica samego szatana. Szatan nie jest złem jako takim. Szatan jest nieumiejętnością kochania, która wszystko jest zdolna zatracić, która wszystko jest zdolna zniszczyć, ale nigdy nie jest złem prawdziwym, bo sam może się nawrócić. To wybrzmiewa po prostu czerwonymi literami w całej myśli patrystycznej. I mówiąc o źle, i to bardzo często, i non-stop robi Nowosielski, on po prostu opisuje stan człowieka, w którym on jest. Straszny stan człowieka, stan, do którego przychodzi Chrystus, ale od którego nie można uciec, którego nie można zrobić różowym i zbawienie którego polega tylko i wyłącznie w Chrystusie. Czyli nie ma takiej sposobności ani u sztuki, nie ma takiej sposobności ani u innych zabiegów magicznych. Sztuka nie jest niczym magicznym, dlatego ona nie może niczego dać. Sztuka jest rzeczą bardzo słabą, dlatego Kościół musiał ją dogmatyzować, żeby w jakiś sposób pokazać jej tajemnicę. Sztuka jest rzeczą bardzo słabą i Nowosielski bardzo, bardzo to czuł. W ogóle każdy artysta w jakiś sposób musi to czuć. Jeżeli czuje, że sztuka jest silna, on staje się jakimś magikiem, staje się czarodziejem, staje się jakimś teurgiem, co w ogóle zaprzecza istocie sztuki chrześcijańskiej i doświadczeniu sztuki w Kościele, gdzie ona działa tylko i wyłącznie w perspektywie osobowej. I gdy Nowosielski mówi o źle, kiedy człowiek Nowosielski mówi o źle Boga, on nie mówi o Bogu złym, to jest po prostu banał, ten, kto od razu to widzi w tekście Nowosielskiego, po prostu nie potrafi czytać tekstów teologicznych z dziedziny teologii prawosławnej. I nigdy Nowosielski nie dąży do tego, żeby tak naprawdę się zatracić. Pani wspomniała Rozanowa, Wasilia Rozanowa i w jakiś sposób go porównała z Nowosielskim. Rozanowa z Nowosielskim wiąże tylko to, że oboje są zainteresowane życiem człowieka, nie ideami, a konkretną życiową materią. To jest na kuchni, to, co jest w pokoju, to, co jest w kościele, to, co jest po prostu namacalne, tak? Czyli to, co przez cały okres istnienia teologii patrystycznej interesowała, realność, rzeczywistość, fakt, tak jest tak samo jak sztuka, to jest po prostu konkretny fakt życia człowieka. Nowosielskiego nigdy nie można porównać z Rozanowym w sensie zgodności myśli. Rozanow był wielkim pesymistą i cała myśl Rozanowa to jest myśl wyprowadzona z wielkiego pesymizmu i tak naprawdę Chrystusa Rozanow ma tylko w nadziei, że gdyby był, może by coś było, ale go nie ma i dlatego wszystko jest złe, wszystko jest pozbawione sensu. Jego obecność tylko potwierdza to, że świat jest zły, do niczego się nie nadający, że teologia niczego nie robi, niczego nie zbawia. Nowosielski jest absolutnym antypodem Rozanowa.
Bo Nowosielski przy całym swojej prawdziwości względem człowieka, względem siebie, względem kondycji człowieka, która wyraża się w sztuce, mówi o jednym, że Chrystus jest Zbawicielem. Rozenow nie znał Chrystusa jako Zbawiciela. Rozenow nie wierzył, że może nastąpić zbawienie. On by chciał, on by bardzo chciał, bo on czuł, że Chrystus jest jedynym Bogiem, który faktycznie dotyka codzienności, czy tylko wedle niego dotykał nie tak, jak trzeba. A dla Nowosielskiego Chrystus jest Zbawicielem, Chrystus jest zwycięzcą piekła, Chrystus jest zwycięstwem moich słabości. Nie dlatego, że z moich słabości mnie oczyszcza tu i teraz w fakcie mego istnienia, a dlatego, że jest w moich słabościach, jest jako światło, jako wyprowadzenie z tego zatracenia. I powaga sztuki polega na tym, nie że ona pokazuje rzeczy boskie. Żaden z ojców Kościoła nie powiedział, że sztuka pokazuje rzeczy boskie. Żaden z ojców Kościoła nie powiedział, że sztuka pokazuje rzeczywistość zbawioną czy boską. Żaden. Ojcowie powiedzieli tylko jedno, że w sztuce dokonuje się osobiste spotkanie z Chrystusem. Patrząc na obraz, ja doświadczam żywego Boga, mego Zbawcę. I dlatego bycia sztuki w świecie, to jest pokazywanie tego świata, jakim on jest. A jeżeli my pokazujemy świat takim, jakim on jest, my rozumiemy, że bez Chrystusa ten świat jest do niczego i jedynym zbawcą, który może przyjść na ten świat, jest tylko konkretny, żywy Chrystus. Tylko on może być tylko moim zbawcą, moim osobistym, a niczym innym. Nie może być zabiegiem magicznym, nie może być zabiegiem estetycznym, który upiększa ten świat. Sól robi bardziej słoną, cukier bardziej słodkim. Chrystus jest moim osobistym zbawcą, który jest ze mną w każdym momencie. Rozanow tego nie miał. To miał Nowosielski i to miała cała tradycja monastyczna, która niczym innym się nie zajmowała i wyznaczyła prawosławie, jak zajmowanie się swoimi słabościami, swoją roztodnością. I w tym wszystkim widziała Chrystusa. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze będą jakieś pytania do naszych gości? Jeśli nie, w takim razie bardzo Państwu dziękuję jeszcze raz za... Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję za udział w tej dyskusji, za dyskusję z naszymi gośćmi. Zapraszam do zadawania pytań w kuluarach. Ja też bardzo dziękuję Natalii i gościom. Chciałem tylko Państwa namawiać, żebyście nas odwiedzali. Bardzo miło, że dzisiaj ta rozmowa. Cieszę się, że tak żywa. Państwa tutaj zgromadziła. Zapraszam do zaglądania na naszą stronę Teologii Politycznej w internecie i też o łaskawe potraktowanie tych płyt, któreśmy porozkładali, bo 1% pozwala istnieć nam, organizować takie spotkania, wydawać książki. Bardzo dziękuję, dobrej nocy.